Witamy wszystkich Państwa na kolejnym odcinku magazynu Łódzkiej Klasy B. Na początku chcieliśmy wszystkim podziękować, że wytrwaliście z nami do końca tej rundy jesiennej. No, dziękujemy. I że dalej nas oglądacie. A jak widzicie, dzisiaj troszeczkę mniejszy skład. Krzysiek Kowal jest z wami. Marcin Kucharski. No, dzisiaj tak nietypowo, ale postaramy się jakoś tutaj we dwójkę ogarnąć ten szeroki temat trzeciej grupy. No, a jest o czym mówić. Tak, bo dzisiaj właśnie będziemy wejść trzecią grupę łódzkiej B klasy. Ale zanim do tego dojdzie, no chcielibyśmy tutaj jeszcze parę słów wam przekazać. Przede wszystkim słów podziękowania. Tak, za te wszystkie lajki na Facebooku, za wszystkie subskrypcje, które do tej pory się pojawiały i pojawiają nadal. Ale przede wszystkim też za miłe przyjęcie. Tak, na każdym przyjęcia, jakby to zwało. Przed meczami, po meczach. Za wszystkie upominki, które dostaliśmy właśnie, no właśnie z tej grupy. A było coś tam. Już przyleciał. No to pierwszy z nich właśnie. Dokładnie. I to właśnie upominek akurat z tej grupy, prawda? Z tej grupy. Najpierw hasełko takie chwytliwe. Dokładnie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. No i teraz właśnie. Od kogo? Ano z Głowna. Strażaków. Taki prezent. Bardzo ładny szalik. I cóż, no fajnie, gdyby właśnie inne drużyny takie fanty, gadżety zaczęły się tam produkować. Bo to nadaje tylko trochę kolorytu trybunom B-klasowym. Tak. I meczom właśnie w B-klasie. No ale to nie jest też wszystko. Bo jeszcze mamy coś za nadrzu. Tak, co otrzymaliśmy od was. I to też z tej grupy. Ciekawe. Grupy trzecie. O! Przyleciało. Przyleciało z Nowosolnej. Czyli mamy tutaj magazyn na wzniesieniach. I to jest wyredagowany magazyn przez przedstawicieli drużyny KP Byszewy. Bardzo fajne pisemko. A do tego takie jeszcze dwa gadżety. Czyli tak zwane właśnie wlepki. Kibicowskie KP Byszewy. Jak widać, to nie tylko domena drużyn ekstraklasowych czy gdzieś tam pierwszoligowych. Ale i w B-klasie drużyny dysponują takimi właśnie wlepkami, żeby być bardziej rozpoznawalnymi. Pochwalamy takie zachowania, jest to niewielki upominek, ale naprawdę cieszy oko. Wlepiona na przykład gdzieś, nie wiem, za granicą, da trochę zagranicznym turystom do myślenia, gdzie są Byszewy na przykład. Dokładnie. Fajna rzecz. Że bardzo dziękujemy i co, no, zachęcamy inne drużyny B-klasowe do właśnie angażowania się może w produkcję takich swoich gadżetów. Albo przekazania, jeżeli macie w ogóle jakieś gadżety, bo w sumie... Nie chcemy was naciągać. Ale gdybyście... Ale super pamiątka, prawda? Tak, na pewno w przyszłości planujemy jakieś gablocie specjalnej. Gablocie, która gdzieś tam kiedyś może na ścianie zawiśnie. Tak. I będziemy prezentować fajne rzeczy. Jako nasze takie trofea, prawda? Jako tło naszym programie. Może tak być. Od razu prostujemy, nie wpływa to w ogóle na naszą jakąś tam stronniczość. W żadnym wypadku, nie? Tak. Jest nam po prostu miło, że otrzymaliśmy te materiały, ale nie, na pewno będziemy się tam obiektywnie starali się. Tak, ale jest to dla was jakaś też promocja na pewno klubu, waszej powiedzmy historii. No i tym, że po prostu cieszycie się, że macie takich fanów, kibiców, no i robicie to dla nich. No dokładnie tak. Nie każdy się może tym pochwalić w B-klasie. Ale są takie drużyny, gdzie przychodzą kibice na mecze i takie gazety na pewno im się też przydadzą, więc warto o nie zadbać. Zdecydowanie tak. No i co tam? Czy jeszcze coś w tym wstępu? Myślę, że wszystko. I co? Zapraszamy Państwa na podsumowanie. No tak, tu będzie rundy jesiennej. Sporo tematu do przerobienia, także już nie zabieramy czasu, który na pewno będzie się troszeczkę dłużył. Tak jest, myślę, że właśnie. W Teleekspresie się nie zmieściłem. Nie mam możliwości. No tak, więc... Jest za dużo o Was, wiemy i też chcemy jak najwięcej powiedzieć. Może zacznijmy od tego, ile w ogóle tam zostało rozegranych spotkań, tak? Takich danych, rozegranych 66 meczów. W każdej kolejce 6 spotkań, 11 kolejek, 11 razy 6, no nie chce być inaczej. Dokładnie, 66, ładna liczba. Tak. A przy okazji duża i dosyć ilość bramek, bo 350. No, taka okrągła nawet wyszła. Ktoś się tu umówił na te 350, równiutko. Co dało nam średnią 5,56 bramki na mecz. No, niezły wynik, niezły wynik zdecydowanie.
Tutaj naprawdę trzeba pochwalić, że no, strzelacie, no po prostu strzelacie te bramki i nas to cieszy, a także i materiały są ciekawsze przy niektórych spotkaniach. Tak. Były tutaj niektóre takie mecze, gdzie padał naprawdę cały ogrom bramek i to nam też złożyło się na taki dobry wynik. No, jednym z takich meczów był mecz, gdzie padła najwyższa wygrana w tej lidze. To było spotkanie Iskra Góra Świętej Małgorzaty kontra GKS Byszew, w którym to goście wygrali 13-1. Wygrana 12 golami. Ale to nie był najwyższa ilość strzelonych bramek. Najwyższa wygrana, tak, ale były mecze, gdzie padało więcej bramek. Zdecydowanie. No i to ten rekord, można powiedzieć, należy do drużyny Błękitny Cios. Wszystko dzięki Błękitnym. Tak. To były dwa spotkania, gdzie padło 15 goli. Oba z udziałem właśnie Błękitnych. Oba rozgrywane na ich boisku. No i w pierwszym meczu z Oporowem 8-7. 15 bramek. Miałem przyjemność być na tym spotkaniu. Co tam się działo, panie? Że 15 goli, a mogło paść jeszcze z 10, także... Mogło być ciekawie. Właśnie. No i drugi mecz to Błękitni Ciosny kontra Sazan Pęczniew. 5-10. No tak, i tutaj też pewnie mogło być tych goli zdecydowanie jeszcze więcej, bo też mecz taki właśnie otwarty. Ale się skończyło 90 minut. Tak, dzięki temu już wiemy, że warto odwiedzać właśnie stadion boisko Błękitnych i tam relacjonować mecze, tylko trzeba mieć dodatkową kartę pamięci i dodatkową baterię, żeby to wszystko nagrać, co tam się dzieje, tak? Zdecydowanie. Tak. Więc to taka krótka garść statystyk na początek, no i myślę rzut oka na tabelę, jak zakończyła się runda jesienna. Tak. Tu już po oficjalnych informacjach odnośnie walkoveru dla Iskry Głowno w meczu z Krośliwianką. Tak, to był ten mecz taki zaległy, gdzie 19 listopada odrobiona była zaległość z 9 kolejki. Mecz odbywał się właśnie na stadionie Stali, w takiej fajnej stadion. Tak. Wygrany na boisku przez drużynę z Krośliwianek 3-2. Tak. No ale ostatecznie został zweryfikowany. Jeden z zawodników, który okazał się, że był nieuprawnionym zawodnikiem do grania zawodnik w tym meczu. Krośliwianki, prawda? Krośliwianki. No i tym samym po prostu został przyzwany walkover Iskrze Głowno. I tym samym Iskra Głowno bez porażki. No właśnie, trochę tutaj zmieniła się sytuacja w czołówce, czy może różnice punktowe się zmieniły? Różnice punktowe, tak. Kolejność nie. Znaczy kolejność zmieniły się Krośliwianki, bo ona była na trzecim miejscu. Aha, ze Strugą. Ze Strugą, więc no Iskra Głowno na pierwszym miejscu, 31 punktów. No tak. Najwięcej w łódzkiej B klasie. Tak, ze wszystkich drużyn zdobytych punktów najwięcej, bo tutaj WNS w pierwszej grupie, tak. 30 punktów, 1 punkt mniej. Ale jedno mniej spotkanie. Tak, tak. No, ale mimo wszystko najwięcej punktów w całej tego. Iskra bardzo dobrze punktowała. Na drugim miejscu Sazan Pęczniew, strata 5 punktów. I tutaj Sazan pewnie nie jest pocieszony z tego właśnie walkovera, który został przyznany dla Iskry. Bo strata zwiększyła się już do 5 punktów, a wydawało się to może że tylko 2 punkty, tak. I byli zadowoleni z tego wyniku wtedy. Także Iskra może trochę spokojniej teraz sobie zimować. No tak, ale Struga do Bieszków na tym zyskała, bo wskoczyła na trzecie miejsce z 24 punktami. Także właśnie tu w ogóle ta końcówka rundy trochę była pod Strugę, można powiedzieć. Pod Strugę. Parę takich wyników, które gdzieś nam przypasowały jak remis, chociażby między Sazanem a Iskrą. Tak, liczyli na to. 2-2, właśnie. No co i było w wywiadzie. Struga do Bieszków właśnie ze stratą 7 punktów do lidera, 2 punktów do miejsca drugiego, które gwarantuje awans do wyższej klasy. No i na czwartym miejscu Krośniewice, która właśnie no mimo udanej gdzieś tam końcówki rundy jednak na czwartym miejscu właśnie poprzez przez ten walkover przede wszystkim. Tak, straciła 3 punkty, 22 punkty. No i co, kolejne zespoły to Sokół Popów, to tak od miejsca, 18 pośród punktów. Miejsca 5 do 8 taka środek tabeli, tak. Silny środek tabeli. Tu mamy Sokół Popów, później MKS Żychlin, Olimpia Oporów, GKS Byszew. No i tu zamykają. Moglibyśmy powiedzieć, że strefa spadkowa, ale tutaj wiadomo, spadków nie ma. Także te drużyny też śpią spokojnie, ale pewnie mają pewne wyrzuty sumienia. Zdecydowanie. I tutaj Błękitni Ciosny, LKS Wieczno, KP Byszewy i Iskra Góra Świętej Małgorzaty na ostatnim miejscu zamykające tabelę. Dokładnie. No to tak wkrótce podsumowania może całej grupy. Tak właśnie wygląda sytuacja w tabeli. No i teraz pewnie będziemy chcieli omówić państwu poszczególne drużyny. Zaczynając na pewno od najlepszych, trzeba im pewne honory oddać. Tak. Więc na pierwszym zgodnie miejscu z pozycją w tabeli. To drużyna Iskry Głowno, tak, o której będziemy teraz troszeczkę opowiemy. No, jeżeli patrząc na wyniki tej drużyny
Forma bardzo równa, tak, i jedynie bardzo wysoka. Tak, jedynie remis z drugą drużyną w tabeli, czyli z Sazanem Pęczniew. Natomiast... Tutaj o nich powiedzieć, że grali dobrze, to jakby nic nie powiedzieć. Dokładnie. Grali wspaniale po prostu w tej rundzie, ponieważ do 9. kolejki odnieśli właśnie 9 wygranych z rzędu. Tak. Od samego początku, mocno tutaj nacisnęli. I w zasadzie to też dało im taki spokój w tej końcówce rundy. No, dało im spokój na pewno, nawet grając zaległy mecz z Krośniewianką, oni wiedzieli, że już są liderem i nikt im tego nie zabierze. Niezależnie od wyniku. Niezależnie od wyniku, więc grali też na pewno troszeczkę spokojniej, aczkolwiek chcieli wygrać ten mecz, bo to było widać na boisku, żeby powiększyć tę przewagę nad Sazanem Pęczniew. Jak sądzisz, Marcin, tutaj jakbyśmy, załóżmy, mieli na przykład przed sezonem, my akurat tutaj nie robiliśmy żadnych przewidywań, nie. W naszym przynajmniej programie tego nie opublikowaliśmy. No bo tak się nagle trzeba było zająć waszą grupą ze względu na prośby. Generalnie trzecią grupę znaliśmy zdecydowanie najmniej. Najmniej. Ze wszystkich trzech grup. Dopiero uczyliśmy się tej grupy od podstaw tutaj od początku tej rundy. Ale co ważne, no ważne jest to, że Iskra Głowno nie była jednak, według mnie przynajmniej, może jakby przeze mnie nie była typowana tutaj do pierwszego miejsca. Ja nie spodziewałem się, że oni pierwsze miejsce zajmą w tej grupie. Też. Nie miałem innych faworytów. Tak, pierwsze wyniki nie pokazywały, że to jest jakaś mocna drużyna, tak porównując grupę drugą na przykład, gdzie tam te drużyny z czołówki naprawdę wygrywały solidnie. Przekonywująco. Natomiast tutaj takie początki to były takie, jak to mówią, siatkarskie wyniki, tak? 3-1, 3-0, 2-1, 2-0. I to naprawdę no nie zapowiadało. Natomiast no... konsekwentnie, to trzeba im powiedzieć, konsekwentnie realizowali swój plan do awansu. Ale właśnie jakoś się tam zaskoczyli cię, czy nie? Tym pierwszym miejscem na koniec rundy? Zbudowałeś się, czy nie tego? Znaczy, to jest tak, z każdym meczem zyskiwali to, że pokazywali, że grali po prostu swoje. Z każdym przeciwnikiem grali po prostu swoje, tak? Na początku faktycznie nie spodziewaliśmy się takiego wynika, natomiast każdy mecz pokazywał, że oni wygrywają, co prawda niewielką ilością bramek, ale jednak to są wygrane. Właśnie to jest, to jak tak spojrzymy w te mecze, które oni rozegrali, to najwięcej ile bramek strzeli, to 4 gole. Prawda? Najwięcej, tak. Najwyższa wygrana to 3 bramkami. Nie przemęczali się, jak żeśmy mówili chyba nieraz, no że chyba się nie przemęczają, po prostu starają się wygrać ten mecz. Są tutaj drużyny, które wygrywały, nie wiem, 12 bramkami, 9, tak. 7, tak, a oni wygrali 3 bramkami najwyżej. 3-0 z Błękitnymi Ciosny i 3-0 ten Warkower, który otrzymali. I Olimpia Oporów, tak samo 3-0. Co istotne, w 7 z 10 swoich wygranych meczów strzeli 3 bramki. I to właśnie jest takie charakterystyczne dla tej drużyny, że oni jak strzelą te 3 gole, to wygrywają. Tak. Jak nie strzelą, to bywa różnie, prawda? No może być różnie, tak jak z Sazanem Pęczniew, tak z Giecznym, na boisku z Krośniewianką, na boisku też był ten wynik 2-3. Więc też tak to właśnie wyglądało. Dokładnie. Czyli tutaj no bardzo właśnie wysoka forma. Nie wiem, może powiedzmy o jakichś personaliach, bo jest tutaj też o kim powiedzieć w tej drużynie. Tak, no z Iskry Głowno to przede wszystkim Adrian Scheider, tak? Tak? To jest postać, którą pozdrawiamy. No nie mówimy o nim tylko dlatego, że bierze aktywny udział na naszym fanpage'u, ale po prostu jest to człowiek, który w Głownie robi grę tam z przodu, robi różnicę na boisku też. Aczkolwiek nie zawsze mu tak zdrowie może dopisuje, jakby chciał, to też związane ale z... wchodzi czasami w decydujących momentach i robi to, co do niego leży. Może tak, my będąc w podobnym do niego wieku chcielibyśmy mieć tak jego zdrowie, prawda? Dokładnie. Bo tak różnie to właśnie z tym bywa. No ale strzelec 6 bramek w tej rundzie i to też trzeba było naprawdę przypisać, że no najlepszy strzelec Iskry Głowno. Tak, ale człowiek, można powiedzieć, taki od zadań też troszeczkę, bo wchodził czasami w tej drugiej połowie, no właśnie, dokańczał to. Wchodził nieraz w trudnych momentach też, na przykład jak drużyna przegrywała, czy tam walczyła gdzieś na granicach remisu, to potrafił wejść i przechylić szale zwycięstwa w końcówce na korzyść Iskry. Dlatego, że to taki zawodnik, który nie odpuszcza, ma charakter po prostu. Ja na przykład, jak chodzi o napastników, to lubię takich zawodników, którzy gdzieś tam nie dają tym obrońcom odpocząć, nie dają tego oddechu, lubią gdzieś tam ich trochę nacisnąć, czyhać na błąd nieraz, wykorzystać, wyskoczyć gdzieś tam za plecy obrońcy. To może płynnie przejdźmy do mocnych stron Iskry. Mocne strony? No myślę, że przede wszystkim gra od tyłu. Tak. Tutaj,
Tak. Jak to już nieraz padało w tym programie. Musisz to różne skojarzenia w studio. Gra od tyłu. Tak. Ale przede wszystkim gra od bramkarza przez obrońców, dopiero przez pomocników. Taka konsekwentna gra. Dla mnie solidna właśnie obrona. I tutaj Nagański w obronie. Tak. Bardzo dobry zawodnik, który gdzieś tam spina tą grę właśnie w obronie. Ma bardzo dobre warunki fizyczne. Mają bardzo fajnych tak. Potrafią właśnie dobrze piłkę wyprowadzać z obrony. Z obrony. Poprzez silną linię pomocy do no, tego właśnie mocnego ataku, o którym też wspominaliśmy z Adrianem. Myślę, że plusem też jest to, że oni się po prostu nie przemęczają. Czyli jeżeli zdobywają jakąś przewagę, to starają się ten wynik utrzymać, żeby kosztem jak najmniejszych sił po prostu wygrać ten mecz. No właśnie, to... Nie starają się, że tak powiem, tak niektóre drużyny... A to jest też związane właśnie z tym, że oni są taką doświadczoną drużyną i to jest to, że doświadczeni zawodnicy nie muszą mieć aż tyle zdrowia i nie wiem, żelaznych płuc do biegania, ponieważ oni potrafią gdzieś tam się dobrze ustawić na boisku i nie muszą robić tylu kilometrów w meczu, co jakiś młody zawodnik, który będzie biegał za każdą piłką na przykład, tak? Zdecydowanie więc tak. Oni wiedzą, kiedy odpuścić, kiedy przyspieszyć grę, kiedy zwolnić grę. I to jest ich atut, myślę, taki no, niezaprzeczalny. To każdy... No tam jest tak, to są doświadczeni zawodnicy, zresztą już padało w wywiadzie, że no, to jest ich ostatnia też szansa na awans, więc podeszli do tego z głową i mądrze po prostu rozgrywają te spotkania. To plusem też na pewno są kibice. Tak, wsparcie ich jest naprawdę. To są miszaliki, tak, to są naprawdę często czyli tu myślę, śpiewy. Atmosfera ogólnie dobra, prawda? Tak, zdecydowanie atmosfera, więc też to na pewno zawsze mówimy, że jak są kibice, to ten 12 zawodnik czasami pomaga też tej drużynie w trudnych momentach, gdzie no, jest ciężko na boisku, no, ale jednak przełamują się i grają dalej. No pewnie tak, czyli tutaj no, mamy kilka plusów. Myślę, że minusy? To są tylko takie największe plusy, największe plusy. Wszystkie tu wymienić byłoby ciężko u tak dobrze grającej drużyny. Jak chodzi o minusy, no nie wiem, mnie troszeczkę jednak przyzwyczaiła ta iskra się do tych trzech bramek i nieraz są takie mecze, gdzie chciałoby się, żeby oni tam pokazali tą różnicę, nie wiem, klasy na przykład nad drużynami z dołu tabeli, że są lepsi o, nie wiem, 5-6 bramek, ale wydaje mi się, że oni tak grają ekonomicznie i właśnie to też związane się z oświadczeniem, że oni pewnie się nie przemęczają w pewnych momentach. Zdobywają tą swoją przewagę, później już tak dociągają do końca ten mecz. Ale to się może nieraz się skończyć i w rundzie weselnej może taki być mecz, że trafi się rywal, gdzie któremu naprawdę wyjdzie mecz, wejdzie jakiś zawodnik z ławki w końcówce, uderzy te dwie bramki i może się skończyć z tą punktem. No ale to też jest jakby też drugim jakby minusem, czyli no, to jest drużyna doświadczona, czyli mają trochę lat już na koncie, więc no to już nie jest takie zdrowie jak kiedyś. Oni go oszczędzają, to zdrowie, ten wysiłek na boisku. No ale może przyjść taki mecz, że faktycznie może im braknąć po prostu tej siły. Więc właśnie tutaj według mnie przydałoby się, nie wiem, takich kilku młodych zawodników gdzieś tam na ławce, którzy potrafiliby w tej drugiej połowie w końcówce wejść do przodu, na przykład ofensywni zawodnicy, żeby tych rywali dobijać, jak to się mówi, i właśnie na takie szybkie piłki wychodzić gdzieś tam tego rywala już kończyć, jak to się mówi, tak? No i co? Zostało nam powiedzieć, jakie przewidywania chyba są nasze na rundę wiosenną. Takie raczej. Raczej takie. Raczej takie, czyli jeżeli będą realizować to, co do tej pory robili, no to raczej nikt im nie zagrozi tego pierwszego miejsca i spokojnie awansują. Tutaj nie będzie jakichś kadrowych zmian wyraźnych, jeśli kontuzje gdzieś tam ominą przez zimę, przygotują się dobrze fizycznie do rundy wiosennej, no to myślę, że ciężko będzie zagrozić komuś tutaj w awansie, ponieważ no mają nad trzecią drużyną 7 punktów przewagi, a jest do rozegrania 11 kolejek w drugiej rundzie, więc jeśli nie dopadnie jakiś kryzys, no to raczej to awansują. Tak, my też ale wcale nie jestem przekonany do tego pierwszego miejsca, ale jednak mają dużą szansę na to pierwsze miejsce. Ja jestem, jestem przekonany, że to prezentują. Tak. Zdecydowanie to pierwsze miejsce jest jak najbardziej dla nich osiągane. Tak, także tutaj no myślę, że o liderze jesteśmy w stanie powiedzieć no, tyle. I chyba więcej na ten moment nie. Dokładnie. Drugie miejsce w tej grupie zajęła drużyna Sazan Pęczniew. Drużyna, która też rozpoczęła bardzo dobrze rundę jesienną. No bardzo dobrze, tak, od wygranej zwycięstwo z KP Byszewy, później też wygrane, tylko jednak z drużynami z dolnej części tabeli. No i tutaj
przyszedł. Tak. Aczkolwiek wtedy Iskra Góra Świętej Małgorzaty, oni w drugiej właśnie kolejce z nim zagrali, jeszcze nie było wiadomo, że oni tak zaliczą taki zjazd. Wygrali jeszcze 4-1 z GKS-em Byszew, bardzo wysoka wygrana w trzeciej kolejce 8-1. Tak. Aczkolwiek to jeszcze też nie było wtedy, no nie było wtedy wiadomo, jak ta drużyna dalej w dalszej części sezonu zagra. Może jeszcze tak a propos właśnie przewidywań, no Sazan Pęczniew to spadkowicz z Ekstraklasy. Tak, czyli drużyna, która na pewno właśnie chce powrócić do A-klasy szybko i na pewno od nich też no, wymagaliśmy właśnie tego, żeby w czołówce się znaleźli tutaj w tej pierwszej dwójce, w pierwszej rundzie. To im się udało, zajęli to drugie miejsce. Nie, jak najbardziej. Tak, zgodnie z oczekiwaniami. Zrealizowali. No jedynie co potknięcie ze Strugą Domieszków 1-5, mimo że prowadzili w pierwszej połowie 1-0. No właśnie, prowadzili na wyjeździe na trudnym terenie w Domieszkowie. I mogli tam mieć wysokie oczekiwania co do wyniku, ale no, skończyło się pogromem jednak. Dokładnie. No i później dwie, może znaczy nie tyle wpadki, ale na pewno straty punktów z Rzeklinem i no, z Iskrą Główną, tak? Z drużynami gdzieś tam od Rzeklin to w sumie chyba środek tabeli bardziej. No Rzeklin tak, aczkolwiek Rzeklin faktycznie u siebie, bo oni zagrali właśnie w Rzeklinie, tracił bardzo mało goli, no i tutaj dlatego remis 0-0. Taki spodziewany jednak, tam takie wyniki padają często. Ale zdecydowane dosyć wygrane w niektórych meczach, bo nie takie kompromisowe, tylko no 7-1 z Olimpią, 7-0 z Giecznem, 3-0 z Krośniewianką, tak. Sokołem Popów tu widać, że była walka, że Sokół Popów też w sumie no jest taką drużyną, która lubi powalczyć. No i ostatni mecz był Kitni Ciasny, 10-5 tam. No oni właśnie, wiesz, gdyby tutaj w tej końcówce rundy, gdyby pokonali Iskrę Głowno, gdzie tak. Było blisko u siebie, no. Oni zremisowali 2-2, ale w tym meczu nawet tutaj piłkarze Głowna przyznawali, że Sazan się lepiej od nich prezentował i tam mogli ten mecz wygrać, no ale zakończyło się wynikiem 2-2. W innej sytuacji mielibyśmy teraz no, dwóch prawdopodobnie liderów. No, w tej sytuacji Sazan miałby 28 punktów, a Iskra 29. A 29, tak. 30 punktów. 30 punktów, masz rację. Bo oni... Nie, bo, a bo tutaj straciliby 2 punkty. Straciliby jeden no, jeden. Nie, no 3 punkty. Nie, 2 punkty mniej. No to w każdym razie byłoby. Tak, bo nie mieliby. Tak, bo zdobyli jeden punkt. A tak to by nie mieli żadnego. Żadnego. No. Czyli mieli 28 punktów. Dobrze? No dobrze, nie wnikajmy dalej. Trzeba tam, sobie to rozrysować. Ciężka matematyka. Późna pora, nocna. Późna pora. W każdym razie byłoby tak na styku bardziej, a teraz no, jest jednak przewaga Iskry bardziej tutaj znaczna. Znaczy nie, mieliby tyle samo. Nie, by mieli o jeden punkt mniej. Ja już nie zaczynam. Nie wracajmy do tego, tak? Tak. Krótko mówiąc, dobry początek sezonu, tylko jedno potknięcie, można powiedzieć, ze Strugą Dobieszków. No i dobra runda dla tej drużyny. Na pewno drugie miejsce mogli na pewno więcej, tak? Czyli mogli to pierwsze miejsce spokojnie walczyć. Sazan tutaj, gdybyśmy spojrzeli jeszcze w tabelę, to jest akurat drużyna, która strzela bardzo dużo goli. Drugi wynik w tej grupie, 50 bramek, czyli znacznie więcej od lidera, od Iskry Głowna. Zdecydowanie tak. Natomiast w obronie troszeczkę to gorzej właśnie wyglądało niż u liderów. U lidera, Głowna, tak. Więc, ale 50 bramek, to oni zagrali 4 mecze, w których strzelili 7 goli lub więcej. Tak. 7 goli. Tak, 2 razy mieli po 7. Po 7. Raz 8, 10, raz 10. No tak, 4 mecze takie. To jest bardzo dobry wynik, to jest różnica klasy. W niektórych meczach nad swoimi rywalami. No ale co pozwoliło właśnie tutaj Sazanowi? No na pewno mieli paru tutaj ciekawych zawodników, którzy... Tak, i my, których chcemy też docenić. Na pewno chcemy powiedzieć o najlepszych strzelcach. Najlepszych strzelcach. No tutaj Tomasz Wypiór. Tomasz Wypiór robi niesamowite rzeczy na boisku. 17 bramek. 17 bramek strzelił w 11 meczach. I tak naprawdę no, z tych 50 goli strzelił razem z Markiem Ciepłochem, strzeli praktycznie połowę bramek. Marek Ciepłoch 7 goli, Tomek Wypiór 17, razem 24 bramki. Niesamowity wynik, tak? Właśnie. Czyli po prostu są to zawodnicy, którzy naprawdę dają tej drużynie przede wszystkim te bramki, tak? Tą strzelność, skuteczność. Niestety nie mieliśmy tego szczęścia i nie byliśmy na meczu z Sazanu Pęczniew.
Dlatego nie widzieliśmy tych piłkarzy w akcji, ale wybieramy się tam na wiosnę. Nie jest wcale tak blisko niestety. Terminarz nie jest łatwy. Właśnie, terminarz też tak różnie. Ale na pewno będzie fajnie właśnie zobaczyć ich w akcji. I tutaj, no jeśli kogoś wyróżniać, to na pewno właśnie tych ofensywnych zawodników tej drużyny. Zdecydowanie tak i należy im się to, że no, po prostu stanowią siłę tej drużyny, tak? Patrząc po ilości strzelonych razy bramek. Co, przejdźmy może też do tych mocnych i słabych stron, chociaż no, my nie możemy za dużo powiedzieć. Musimy opierać się na statystykach. Na statystykach. Na pewno mocny przód, tak? Czyli bramkostrzelni tutaj zawodnicy, czyli Wypior i Ciepło. No, którzy dają im tą przewagę przede wszystkim z przodu, tak? Stracone bramki, no trochę tracili bramek mimo wszystko, bo 21 bramek straconych. Tak, tak, się dwa gole na mecz tracą. To też trochę jest. To jest troszeczkę. I z mocnych stron to tyle możemy powiedzieć, przynajmniej statystyk, tak? Czyli mocny przód, który im daje te wygrane tak naprawdę. No dla mnie na pewno też to, że ja nie wiem dokładnie nie znam stanu osobowego tutaj w porównaniu z zeszłym sezonem, ale na pewno tam trzon tej drużyny został, bo nie widziałem żadnej jakiejś tam rewolucji i na fanpage'u też takiej informacji o jakiejś rewolucji się kadrowej, więc na pewno jakieś tam doświadczenie u niektórych zawodników za klasy wyniesione też jest na pewno plusem tutaj jakby w grze i taką przewagą nad niektórymi właśnie drużynami. Myślę, że to też może procentować jeszcze na wiosnę i to właśnie zaraz o tym też powiemy. Jeszcze jak chodzi o plusy, no to co, no bardzo ładny herb i przypadł do gustu i ciekawy fanpage, ale to ciekawe, teraz są sprawy poza piłkę, poza grą. Natomiast jak chodzi o minusy, tutaj też chyba to co ty powiedziałeś właśnie, czyli ta gra obronna w niektórych meczach szwankowała tak coś nawet poważnie. No. Tu mecz ostatniej kolejki na wyjeździe z Błękitnymi Ciosny, wygrany strzeli 10 bramek, ale straci jednak 5, prawda? Tak, no i w drugiej połowie sobie wynik, można nawet w drugiej połowie to był 5-4, więc... No właśnie, w drugiej połowie dali sobie strzelić 4 gole. Cztery gole, więc... Nie wiem, czy to już takie rozprężenie na koniec sezonu, czy to też właśnie to, że ta obrona potrafi takie błędy robić. Wydaje mi się, że to jednak właśnie kwestia tutaj gry w obronie, że to się zdarzały się takie sytuacje w tym sezonie, w tej pierwszej rundzie. No ale to powiedzmy, możemy powiedzieć ze statystyk, tak? No, z tego co widzimy na tablicy. No i tyle, jeżeli chodzi o minusy. Sezonu będziemy chyba mądrzejsi, bo pewnie zobaczymy na wiosnę. Więc... Zobaczymy, porozmawiamy, dowiemy się więcej o was. Tu jeszcze jak chodzi o właśnie wiosnę, no to jak Marcin, ty to widzisz na wiosnę? No, powiem tak, z sympatii do Iskry wiem, że Iskra no, po prostu chce osiągnąć ten nawias, natomiast Sarzan jako spadkowicz, jeżeli, znaczy drugie miejsce pewne, nawet i pierwsze, tak, są w stanie o to powalczyć. Jest to drużyna silna, która myślę, że odrobi lekcję z jesieni i poprawi swoje błędy, mam nadzieję, w grze defensywnej, no i mogą być jeszcze mocniejsi na wiosnę. Więc znaczy ja wróżę awans, na pewno drugie miejsce. Czy są w stanie o pierwsze miejsce, no trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, ale drugie miejsce myślę, że jest pewne. No właśnie jak o mnie chodzi, to tak ciężko jest też mi powiedzieć, bo mają mocnych rywali za sobą. Myślę, że Iskrę głową no, pewnie będą próbować gonić, ale czy dogonią, no będzie ciężko. Ze stratą 5 punktów, ale za sobą mają właśnie, muszą się bardziej oglądać za siebie niż do przodu. Bo mają ze sobą Strugę, która straci tylko 2 punkty do nich i tak na dobrą sprawę... Która z nimi wygrała. No właśnie, tylko plus jest może taki, że zagrają teraz ze Strugą u siebie do Bieszków. Tak. No i to może właśnie gdzieś tam zauważyć, że to wyprzedzą w tabeli. I dla mnie, no nie wiem, drugie, trzecie miejsce, nie wiem czy oni to drugie utrzymają, muszą mocno walczyć. Muszą bardzo tak, oglądać się za siebie. Znaczy... Ich rywale, jak to się mówi, nie zasypiają już jak popiele, więc Struga do Bieszków ma się tam też mocno zbroić przez zimę. Tak. Więc myślę, że tu będzie ostra walka o drugie miejsce z Strugą. Bieszno też ostrze zęby na takie drużyny z czołówki, więc może być różne. Pogromca, tak. Pogromca liderów, więc... Naprawdę może być tak, różnie, ale no, tak. No moje przewidywania, że to drugie miejsce są w stanie utrzymać. Ja też myślę, że są w stanie, ale to nie będzie tak wcale łatwo. No nie. W ogóle po prostu przewiduję, że dla nich ta runda wiosenna będzie trudniejsza od jesiennej. No tak, jednak ta długa przerwa zimowa, wszystko zależy też od tego okresu przygotowawczego, czy faktycznie przepracują. No wiesz, za nimi jest Struga. O której zaraz będziemy też zresztą mówili. Gdzie ich taki bilans bramkowy wskazuje, że wcale nie muszą być właśnie gorsi od Sazanów Pęczniec.
No to właśnie wszystko na temat wiceliderów. Wiceliderów. Kolejną drużyną, o której właśnie wywołałeś praktycznie do tablicy. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce, Struga Dobieszków. No i Struga, tak, początek miała troszeczkę w kratkę, bo przegrana, wygrana, przegrana i później tam seria wygranych. Tutaj, Marcin, wiesz co, jak chodzi o początek, to ja w ogóle generalnie uważam, że słabo zaczęli. No. Bo pamiętam, że właśnie po trzech kolejkach to żeśmy tak troszeczkę... Mieli niedosyt chyba. Tak, właśnie. Mieli niedosyt. Tam żeśmy sobie tak na ten temat... No, porozmawiali. Tak, tak. Trochę może ponarzekali. O, może w ten sposób. Na wyniki z drugi. Spodziewaliśmy się po nich więcej w tych pierwszych meczach. Teraz może tak jeszcze co istotne, no jak chodzi o właśnie tutaj przewidywania takie przedsezonowe, ja patrząc w tabelę w tej grupie, typowałem Strugę właśnie na jedno z pierwszych dwóch miejsc, Strugę Dobieszków. To taka drużyna, jedna z niewielu z tej grupy, którą naprawdę gdzieś tam kojarzyłem i z przeszłości już, takiej jeszcze zawodniczej. Zawodniczej, z pierwszej grupy. Wiem, że zawsze grali gdzieś tam wyżej, w przeszłości przynajmniej. Kilkanaście lat temu nawet pamiętam. I właśnie dlatego tę Strugę gdzieś tam dobrze wspominam. Na pewno to drużyna właśnie, która zawsze ma spore ambicje. I tutaj wiem, że jeszcze wsparcie takimi dobrymi zawodnikami, no typowałem właśnie wtedy pierwszej dwójki. No, zagrali troszeczkę poniżej. Znaczy wszyscy żeśmy myśleli, że ta Struga jednak będzie mocniejsza na początku. No, no ale tutaj no tak właśnie mi się wydaje, przez że ten początek, przez początek troszeczkę zaćmiła, powiedzmy, ten swój obraz. No ale powiedzmy, to były jakieś tam wpadki, tak? Z Sokołem Popów przegrana, z Krośliwianką nieznaczna, tak? Bo to nie były jakieś wielkie przegrany. To się wyjazdowa, prawda? Wyjazdowa, no z Iskrą Główną, no tak, ale z liderem tak naprawdę przegrali. Oczywiście trzy gole stracili z Iskrą Główną, jak to każdy rywal, który przegrał z Iskrą Główną. Trzy albo dwa, albo trzy, albo dwa, lub cztery. No. Cztery, a tylko jeden taki wynik. No właśnie, więc tutaj trzy do jednego, ale też na wyjeździe. I tutaj ale patrząc na to, to też nam może tak daje do zrozumienia, że w sumie drugiej rundzie oni mogą mieć troszeczkę łatwiej. To będziemy jeszcze o tym mówić. No, będziemy na pewno mówić, tak, o prognozach. Natomiast no, jeżeli wygrywali, to raczej zdecydowanie, tak? Bo te wyniki 7-0, 5-1, 9-1, 9-0, 7-2. Tak samo jak omawiany wcześniej sezon Pęczniew. Cztery mecze, które wygrali, zdobywając ponad 7 bramek. Ta sama sytuacja, co u wicelidera. Zresztą bardzo podobna ilość strzelonych bramek, przy czym Struga Dobieszków to najbardziej bramkostrzelona drużyna w tej grupie. 51 strzelonych goli. Tak. Przy 15 tylko straconych. Właśnie. I to chodzi o to, że to jest drużyna, która jakby ma najlepszy ten stosunek strzelonych do straconych bramek. I tutaj to jest właśnie moc, myślę Strugi. Oni to, co przegrali, to przegrali minimalnie jedną bramką, w zasadzie tylko zyskam główną, czyli dla 1-3 dwoma bramkami. Tak. Grają bezkompromisowo, nie remisują, czyli w większości spotkań wygrywają, co daje więcej punktów. Lepiej wygrywać, czasem przegrać. Nie, oczywiście, że tak. Remisy, prawda? Był faktycznie rację. Więc zdecydowanie lepiej jest przegrywać. Końcówka rundy od tego właśnie meczu zyskam główną, to już w ogóle pogromy praktycznie rywali. Takie... No, nie udało się z Iskrą Górą Świętej Małgorzaty, bo tam był walkover. Tak, myślę, że tam wynik mógł być... Miałem przyjemność przejechać do Dobieszkowa. Ale niestety... Niedzielne, piękne popołudnie. Na szczęście słońce świeciło. Ładna pogoda, słoneczko, ale niestety panowie, nie dane im było wybiec na boisko. Chociaż aż się palili do gry, chcieli sobie postrzelać. No, chcieli sobie podbić po prostu ten bilans rzadkowy. No właśnie, to jest to, co charakteryzuje Strugę. Ale to może przejdźmy do właśnie strzelców, jeżeli chodzi o, znaczy strzelców, o może wyróżnijmy tak tutaj zawodników, jeżeli chodzi o Strugę. Tutaj mamy Dawida Bełdzińskiego, 8 bramek strzelonych. No właśnie, i to jest też coś fajnego w tej drużynie, że to nie ma takiego jakby jedno głównego strzelca, tylko tak, jest kilku zawodników. Oni się dzielą po prostu bramkami. No właśnie, grają sobie tam zespołową z przodu. No bo jest jeszcze Piotr Makówczyński, 7 bramek i zaraz za nim Adrian Śmieszek, 6 bramek. Więc dzielą się tymi bramkami Myślę, że nie jest do śmieszku rywalom Adriana. Ale to i też... W tej rundzie nie było do śmieszku, bo im trochę nastrzelał. No nastrzelał, myślę, że się śmiał z nich troszeczkę. Właśnie, tak. Podejrzewamy tylko. No już, ale nie będziemy żartować nazwisk, bo to słabe. I jeszcze Tomasz Sęk, 5 bramek. To też bardzo, bardzo dobrze zobaczyć. 4 zawodników, którzy
razem strzelili tam ponad 20 bramek dla tej drużyny, czyli też połowę goli dla swojej drużyny. Ale to fajny wynik. To właśnie też przechodząc do tych mocnych stron, to znowu ta dobra gra ofensywna i zawodnicy, którzy naprawdę mogą się wymieniać, tak? Czyli jak braknie, to zawsze któryś jest w stanie właśnie, jak zastąpić. Jedno ogniwo, to jedno, nie będzie, a nawet dwa, to myślę, że tam i tak mają dosyć silną tą ofensywę i są w stanie. No i właśnie i to jest coś, co właśnie według mnie to jest coś, co może im pozwolić osiągnąć bardzo dobry wynik w tej drugiej rundzie. A tak, bo tylko, nie, ty nie byłeś, a czy byłeś na meczu już jakiś z drugi? Właśnie, no nie miałeś przyjemności obejrzeć. Nie, tak. Wiem, jak panowie stoją po prostu przy siatce i sobie tam żartują i tak dalej. Mieliśmy okazję troszeczkę porozmawiać właśnie w tym meczu, który się nie odbył z Iskrą Głowno. I nie miałem okazji zobaczyć. Widziałem tylko rozgrzewających się tam ktoś strzelał, ale na tej podstawie to nie będziemy mówili. Ale też myślę, że defensywa tutaj jest tą silną stroną, bo jednak 15 jest tylko straconych bramek. Przy tej ilości strzelonych to bardzo dobry wynik. Ty tutaj mówiłeś o plusach, to właśnie o tej wszechstronności, o tej dużej ilości bramkostrzelnych zawodników, to na pewno to. Na pewno właśnie samo to też, że grają tą piłkę ofensywną. To plus, no może być to też czasem minus, ale u nich akurat przy tak mocnej obronie to ta ofensywa im się po prostu opłaca. Taka gra ofensywna mi się opłaca, fajnie się na to też patrzy. Myślę, że zapewnia im to właśnie sporo punktów. Podejście takie, że każdego rywala chcą zdominować na boisku. Zdecydowanie tak. I to jest właśnie też fajne. Mają w sobie coś takiego, że uważają, że oni właśnie jako Struga muszą po prostu godnie reprezentować i gdzieś tam w każdym meczu te 3 punkty walczyć. Nie odstępują, mimo że mieli kiepski początek sezonu, tej rundy i sezonu całego, podnieśli się i walczą. No i to jest naprawdę. Osoba tutaj trenera Piotra Pożarnika, myślę też człowiek, który gdzieś potrafi z piłkarzami rozmawiać, ściągać dobrych zawodników naprawdę, gdzieś tam ze Strykowa głównie tam jest to źródełko takie dla piłkarzy właśnie tak, z Strugi. Tak. Ma po prostu trochę kontaktów i to jest też osoba, która w tym klubie bardzo dobrze funkcjonuje, myślę, i pozwala zagwarantować odpowiedniej jakości piłkarzy dla tego klubu. To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o plusy, no ale czy możemy powiedzieć o jakichś minusach? O minusach? No wiesz co, tak patrząc w te mecze, które rozegrani, no przegrali z tymi kandydatami właśnie do czołowych miejsc, przegrali z Iskrą Głowną i z Krośniewianką. Wszystko no tak minimalnie, tak? Tak. Natomiast wygrali z Zadanem Pęczniew, ale to o czym chciałem powiedzieć, że przegrali właśnie na wyjazdach tamte spotkania. Nie wiemy, jaki tutaj był wpływ, nie wiem, gdzieś innego boiska, czy na innych boiskach im się na tyle gorzej gra z podobnymi rywalami, podobnej klasy i to przeważyło, że przegrali, czy ciężko jest nam tutaj powiedzieć. Uważam, że po prostu na tych wyjazdach mogliby troszeczkę przynajmniej ten remis wywalczyć z tymi właśnie mocniejszymi rywalami, a u siebie wygrać wszystko i wtedy byłoby to trochę lepiej. No zobaczymy właśnie, no tutaj nie mogę nic więcej powiedzieć. Chcesz powiedzieć coś innego, bo nie byliśmy na a czym akurat my. Kolega był, kolega tak, był, ale kolega. Niko dzisiaj nie ma. No właśnie, niego nie ma. Nie, dzisiaj absencja. Więc no tyle jeżeli chodzi o tą drużynę, ale może jakieś przewidywania. Po prostu ciężko nam jest się do czegoś doczepić. Więc nie widzimy na razie jakichś wielkich minusów. Takie duże plusy były tutaj, że przesłoniły jakieś minusy. Nie? Jak ja to widzę na wiosnę, ja to widzę tak, że właśnie Struga na wiosnę będzie chyba najmocniejszą tutaj drużyną. Tak to widzę. Ale które miejsce im to pozwoli? Mają właśnie trochę straty punktowej, tak, do lidera na pewno, więc o pierwsze miejsce to raczej bym ich nie typował na pewno. Myślę właśnie, że z Sazanem o to drugie miejsce jak najbardziej są w stanie powalczyć, bo to jest kwestia tylko dwóch punktów, czyli na przykład wygranej z bezpośrednim pojedynku na przykład w Pęczniewie nad Sazanem, o co będzie pewnie ciężko. To będzie ciężko. Ale Struga ma ten plus, że na wiosnę gra u siebie i z Krośniewianką, i z Iskrą Głowną. No tak. A Struga u siebie miażdży po prostu. To zdecydowanie tak. Więc dlatego dla mnie oni to tak na drugie miejsce mają pół na pół szansę. To tak bym to oceniał. No bym powiedział tak dyplomatycznie, drugie, trzecie miejsce jest to... że Struga ma wielkie chęci na awans. Myślę, że nie tylko Struga. Każda drużyna z czołówki myśli o awansie na pewno i na to się będą nastawiać, bo zakończyli sezon na trzecim miejscu z dosyć dobrym dorobkiem punktowym.
realne szanse na drugie, no właśnie, trzecie miejsce. Tam jest sprzyjający kalendarz na wiosnę, więc ta drużyna ma duże szanse na to drugie miejsce. No to tyle, jeżeli wszystko chodzi o drużynę zawieszkową. Tak. Przejdziemy do następnej. Czwartym zespołem po pierwszej rundzie jest drużyna Krośniewianki MKS Expo Krośniewianka. Krośniewice, strasznie długa nazwa, ale warto ją wymienić, ponieważ drużyna, która no, zajęła mi jedno z czołowych miejsc. Tak, czwarte miejsce. Byłaby wyżej, gdyby nie ten walkover z Iskrą Główną. No właśnie, zaległym meczu. Ten walkover właśnie by tutaj jednak sporo zmienił sytuacji Krośniewianki przed rundą wiosenną. 22 zdobyte punkty. No, początek sezonu dość dobry, bo wygrane mecze, jeden zremisowany z Olimpią Oporów, więc dość dobre te pierwsze 5 spotkań. Tak? Pierwsza część bardzo nawet dobra, ale tak w ogóle to no ja Krośniewiankę tutaj też gdzieś tam typowałem właśnie jak najbardziej do pierwszej dwójki. Z racji, że Struga i Krośniewianka były mi znane jakby najlepiej przed rozpoczęciem tutaj zmagań w tej właśnie grupie. Te dwie drużyny typowałem do dwóch czołowych miejsc. Sazan mniej trochę znałem, Iskrę tak. Główną właściwie wcale, więc tak, no dla mnie troszeczkę poniżej oczekiwań to czwarte miejsce finalnie, które zajmą tak. W tej rundzie, a i tak powiedziałem, pierwsze 5 kolejek bardzo udanych. Tak, bardzo udanych, pozytywne, jeden remis raptem z Olimpią Oporów. No na wyjeździe, gdzie tam w tym Oporowie się takie cuda dzieją, że... No właśnie, widziałeś jeden z meczów, więc wiesz co tam się dzieje. Nieraz jeszcze sobie przypominam, tak. Jak sobie przypomnę, to... No właśnie. No ale później, no co, coś się zacięło, tak? No bo z Sazanem Pęczniem 0-3 przegrana, bez strzelonej bramki, później z Giecznem, Gieczno pogromca. No właśnie, to z Giecznem to była praktycznie sensacja. Sensacja kolejna. Taka porażka 3-0 w Giecznie, której się nikt nie spodziewał, myślę tutaj. Nie, my się też nie spodziewaliśmy, czekaliśmy jak Gieczno się odblokuje, no i... Wiemy, że LKS-owi jest ciężko właśnie w Giecznie strzelić bramkę, ale no Krośniewianka nie powinna stracić tam trzech goli, prawda? Tak, no i co, później wygrana powiedzmy z KS Rzychlin, znaczy później szereg wygranych, tak? Tak, ponieważ Iskra Główna była przełożona na koniec. To jest mecz, który rozegrali już po zakończeniu właściwie zmagań w... takiej rundzie zasadniczej, można powiedzieć. Właśnie, więc oni praktycznie kończyli trzema wygranymi z rzędu tą rundę, plus no, wygrana na boisku z Iskrą Główną, czyli forma była tutaj bardzo na koniec rundy wysoka. Tak. I te właśnie wygrane takie po 3-2, prawda? Takie nieznaczne, wygrane jednym golem, ale to takie były wygrane wyszarpane mocno gdzieś tam w końcówkach meczu, w drugiej połowie, tak gdzie jakby szli na noże z tymi rywalami, można powiedzieć. Tak to się wyglądało. Jak chodzi o personalia, tutaj nie wiem, czy chciałbyś kogoś tam wyróżniać z drużyny? No to nam jest ciężko wyróżnić, ponieważ nie mamy strzelców też do końca z tej drużyny. Nie udało nam się uzyskać tej informacji, też na większości meczów z tą drużyną nie ma tych strzelców. Tak. Dołączy nas piłka, ciężko nam personalnie kogoś tam do końca wymienić, tak? Byliśmy praktycznie na, no nie wiem, dwóch meczach. Tak, byliśmy na dwóch meczach, z czego ja na jednym, ty na drugim. I tutaj na pewno, no nie wiem, zawodnik, który drużynie KP Bysza wystrzelił dwie bramki. Tak. Myślę, że go należy wyróżnić. Ten gol z rzutu wolnego, który tam został właśnie zdobyty w drugiej połowie, naprawdę pierwszej tutaj. No chyba ten sam zawodnik strzelił też tam, że w Iskrze Główno tam na właśnie 3-2. Możliwe. Możliwe. W każdym razie na pewno ktoś tam... Grają piłkarze po prostu jakby o wysokiej jakości i umiejętnościach. Kto może jeszcze, może tak, już bez nazwisk, na pewno dwóch środkowych obrońców w drużynie Krośniewianki, dwóch bardzo takich wysokich, rosłych stoperów. Wysokich, rosłych, tak jak stoper powinien być, tak naprawdę. Szczerze mówiąc, widziałem dużo drużyn właśnie w tej rundzie, ale no oni, jak chodzi o taką właśnie kwestię fizyczności, to zrobi na mnie największe wrażenie, po prostu też wzrost, ciężko z nim przepchnąć się, gdzieś tam wygrać piłkę w powietrzu. Właśnie. Bardzo cięższy zawodnik do przejścia. To znaczy, na pewno tu jeszcze będziemy mówić za chwilę o plusach i minusach, to pewnie coś tam o tym powiemy. Dla mnie, nie wymienię ich nazwisk, ale ci dwaj obrońcy bardzo dobrą robotę, ci dwaj stoperzy robią w drużynie. Faktycznie. No też, to też wynika z tego, że Krośniewianka straciła 19 bramek, no nie jest to jakiś... może na super wynik popatrząc na strzelone, ale no mimo wszystko nie jest to dużo straconych bramek. Porównując do Sazanu Pęczniem, gdzie 21,
Więc no, powiedzmy... Tak, oni wiesz, mieli też ten walkover, prawda? Nie wiadomo, no walkover... No na boisku dwie też traci bramki, więc to byłoby 18. Byłoby 18. Mało strzelają, ale też niedużo wcale tak gdzieś tracą, więc ten jest tak trochę zbilansowany. Zbilansowany. Ale zalecili właśnie wpadki, tak jest z Giecznem. No, Sadzonym pęczniem, no to wpadka. Giecznia i oporu, Giecznia i oporów to jednak są, to jest, są 4 stracone punkty gdzieś tam, prawda? I... Której na pewno... Gdyby nie to, mieliby drugie miejsce, prawda? Zdecydowanie tak. Więc to tak, teraz jak chodzi o mocne strony, chcesz coś powiedzieć? No tak jak powiedziałem, defensywa, tak, czyli dwóch stoperów, bo no, mimo wszystko tych bramek nie tracili aż tak dużo. I oni naprawdę fajnie grają w defensywie, powstrzymują te górne piłki, też przepychają się z napastnikami przy stałych fragmentach gry. No i naprawdę przy stałych jest im ciężko coś strzelić, raczej to są typowo akcje. Za to jest łatwo stracić z nimi ze stałego fragmentu, to właśnie dla mnie jest znowu plusem ich gra ze stałych fragmentów. Mocny punkt. Tak, no na pewno ta drużyna ma duży potencjał. I w sumie no, tyle możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o plusy, tak? No to jest przede wszystkim defensywa, czyli zawodnicy stoperzy, którzy naprawdę dbają kawałek dobrej roboty. Natomiast nie ma takich typowo wyróżniających się zawodników z przodu, tak? Są napastnicy, strzelają te bramki, ale nie ma tak jak w niektórych drużynach, że to czy są... jakaś taka gwiazda jedna, tak? Takiej gwiazdy nie ma po prostu typowo, może takiego lidera na boisku. No, dla mnie plus to jest to, że ta drużyna jest tak dosyć... ta przynajmniej pierwsza jedenastka wygląda całkiem jakby na taką zbudowaną dosyć rozsądnie, czyli właśnie dwóch bardzo wysokich obrońców, gdzie często w B-klasie jednak tam no się o tym zapomina, że ten stoper powinien mieć trochę tych centymetrów. Masy. Tak, boczni obrońcy znowu niżsi, ale bardzo szybcy. To też taka przewaga. Grają nieraz właśnie tymi skrzydłami. Bardzo dobrze zresztą. Wsparcie też dla tych skrzydłowych właśnie ze strony tych bocznych obrońców. I no, taki właśnie dobry balans między obroną, pomocą i atakiem. To mimo wszystko dla mnie to bardzo dobrze właśnie przechodzenie z obrony do ataku wygląda w dużej grze Śniadanki. No tak, to tak wygląda. No, dobrze grają piłką po prostu, tak? Nie są to jakieś lagi, jak to się mówi. Właśnie. Są to jednak przeprowadzane akcje od obrony aż do ataku, tak? Tak. Skrzętnie prowadzony atak, można, no nie może pozycyjny, ale po prostu konsekwentnie przez każdą linię. No niektóre akcje naprawdę, tak jak w meczu właśnie z KP Wyszewym, przypadły bardzo się do gustu. Jak chodzi o minusy, coś chciałbyś powiedzieć? Wąska kadra? Bardzo wąska kadra, to się zgodzę z tobą. Tak, tutaj myślę, że zauważyliśmy, że na meczach brakuje jednak zawodników. Najczęściej jeden na rezerwie. Tak, właśnie, najczęściej 12 w kadrze. Co jest poważny minus. Poważny minus, bo gdzie na meczu z Iskrą Głowno, faktycznie zawodnik, który no, można powiedzieć grał z bolącą nogą, tak? Ponieważ nie było zmiennika na jego pozycję, to był chyba Sobczak, którym robił wywiad. Z którym był wywiad. Tak, z którym był wywiad. No, w pierwszej połowie już doznał dosyć, znaczy może kontuzji. Dostał, krótko mówiąc, korkiem w tą nogę, gdzieś tam w okolice kostki. No i później widać było, że kulał przez większość czasu. Ale musiał niestety grać. No ale musiał grać i to jest myślę, że największy... Musiał, tam chciał. No chciał, ale też... Nie miał kto go zmienić, bo mecz był ważny, więc... Zdecydowanie tak, natomiast no, ta wąska kadra, no, no to jest największy minus, tak, że jadą w tych 11, tam 12, no i grają od pierwszej do 20. To jest właśnie to, że drużyna taka jak Krośniewianka, no... Powinna mieć szerszą kadrę. Zaskakujące właśnie trochę, że ta kadra jest tak okrojona. Tutaj z tego, co wiem, podczas mojej rozmowy właśnie w Lipinach, gdzie grali z KP Byszewy, z prezesem Marciniakiem, no wiem, że tam są bardzo poważne rozmowy, żeby tę drużynę właśnie wzmocnić na wiosnę. No i tutaj jak chodzi teraz właśnie o przewidywania co do wiosny, jeśli to się uda, jeśli się potwierdzi, że ta drużyna się wzmocni, ta kadra będzie przynajmniej tam 15-16 gości do grania na w miarę takim równym poziomie, to mogą powalczyć. To mogą powalczyć, no czy zajmą drugie miejsce? Nie są, właśnie znaczy... wydaje mi się, że trochę w tym sezonie no za dużo błędów jednak. Za dużo błędów, tak. I ta wąska kadra, no nie wiadomo z czym też do końca jest spowodowana, bo nie znamy do końca sytuacji. Kwestia, czy mają faktycznie, może tak, czy mają zainwestowanych wystarczającą ilość zawodników, a po prostu mają problemy z kontuzjami. Też może tak być. Też tak może być. No, ciężko nam coś powiedzieć, jak to się będzie. Myślę, że górna część tabeli jest dla nich osiągalna, czyli te czwarte, trzecie ewentualnie miejsce, nawet
Piąte no, też mogą spaść, tak? No. To znaczy dla mnie, jak chodzi o te inne drużyny, myślę, że jeśli Krośniewianka się jakoś tam nie osłabi, a już pewnie nie, pewnie się tylko tam wzmocni, na ile to nie wiemy. Według mnie czwarte miejsce utrzymają sobie tam spokojnie, ale czy się powalczą o coś więcej? No wyżej, nie wiem, czy mi się to uda. No, czy ciężko zetykować. Mają bardzo ciężkich rywali. Struga, Dobieszków, Sazaniska, Głowno. To są bardzo trudni rywale. Jakbyś mógł tylko, Marcin, wrzucić kalendarz na drugą listę. Będą kończyli takimi troszeczkę łatwiejszymi meczami. Mają Strugę u siebie tak. Przed końcami. To może być dla nich decydujące. Plus mają Iskrę Głowną u siebie. Ale mają co dwa mecze, co trzy, co dwa mecze praktycznie, tak? Bo mają pierwsze dwa, powiedzmy, można powiedzieć, łatwiejsze mecze, później Iskra Głowno. Nie znowu dwa. Tym razem Gieczno mają u siebie, to tym razem Gieczno mają się, ale nie wiadomo, Gieczno. No i Oporów. A ja też będzie ciężki. Terminarz nie mają wcale zły. Ten terminarz nie jest wcale zły, tak samo jak w przypadku Strugi do Bieszków. No, całkiem taki przyzwyczaj. Znaczy, patrząc na to, że mają trzy drużyny nad sobą, czyli Iskrę Głowną, Sazan i Strugę do Bieszków, no grałem z nimi co trzeci mecz. Także dla mnie trzecie, czwarte miejsce. Myślę, że dwóch drużyn nie przeskoczą, że jedno ja może jeszcze też nie. No to tyle, jeżeli chodzi o tą przyzwyczaj. Jeśli chodzi właśnie o Krośniewiankę. No i teraz należy przejść do piątego miejsca w tabeli. Na piątym miejscu ulokowała się drużyna z Popowa, Sokół. Bezkompromisowa. Bezkompromisowa, ta drużyna nie lubi remisować, nie lubią się dzielić punktami. I lubią grać w kratkę, można powiedzieć, tak? Wygrana, przegrana, przegrana. Po prostu lubią sobie czasem przegrać. Lubią sobie przegrać, choć nie są to ale znaczne przegrane, tak? Właśnie. Też można powiedzieć, że nie są to znaczne. To jak chodzi o przewidywania, myślę, że chyba gdzieś tam zgodnie mniej więcej z przewidywaniami, raczej taki środek tabeli. Chociaż to tak też bazowane. Sokół Popów no, ma potencjał, tak? Jest to drużyna, która mimo wszystko myślę, że jest w stanie powalczyć i no, mimo wszystko ze Strugą do Bieszków wygrali, tak? Pierwszy mecz, ja wiem, to jest pierwszy mecz, u siebie. Sezon u siebie. Okay. Struga wtedy jeszcze nie była Strugą. Struga jeszcze nie była Strugą. Nie była sobą. No i Iskra Głowno jak zawsze ze wszystkimi wygrywa tak nieznacznie, więc nie możemy tu nic powiedzieć, czy to po prostu mieli pod kontrolą może ten mecz. Z Krośniewianką też nieznacznie, z Sazanem no, wie, było ja blisko, ale było blisko, więc... Gdzie tam Sazan wszystkich u siebie, ostro. Tak, no ale Gieczno to jest taki pogromca trochę drużyn z wyższych... Gieczno oczywiście u siebie zwyciężyło z Sokołem Popów. To w ogóle był też mecz, też sensacja. 95 minuta z tego co tak. Pamiętam. Gol dla Gieczna i wielka radość. Wielka radość Gieczna. Stała się faktem, to też w niedzielę pamiętam. Niedzielny mecz wtedy, kiedy hulał huragan Grzegorz. A, Orga, no, tak, Grzegorz. Tak, tak. Te faliste Organ Grzegorz tak, piłki nosił. Piłki nosił, nie tylko piłki. Tak, były nie też tylko. Takie filmiki. Właśnie. Ale tutaj, no, wracając do przebiegu, no. A czy wygrali to, co tak naprawdę wydaje mi się mogli? No bo przegrali z drużynami przede wszystkim z czołówki. Mhm. No Gieczno, no, pomijamy, bo to jest spory fenomen. Tak, taki wynik. Tak. Z tą drużyną. Dobrze u siebie grali dosyć, prawda? Tak, dobrze u siebie grają, jak najbardziej tutaj trzeba powiedzieć. Na wyjazdach gorzej, jedynie przegrana z Iskrą u siebie, natomiast wyjazdy faktycznie im gorzej wychodzą. Może te boiska w Krośniewicach czy w Pęczniewie mogą być po prostu lepsze. Tak na dobrą sprawę, to oni z pierwszej czwórki mieli aż trzy drużyny na tutaj w tej pierwszej rundzie, tak. Gdzie z trzema przegrali, tak? Z czterech przegrali, więc no jednak to chyba świadczy o tym, że gdzieś tej czwórki im no jest tam gdzieś trudno będzie chyba doskoczyć. Chyba sobie tak troszkę słabsi. Aczkolwiek przegrywanie nie znasz się po jakiejś tam walce. Dokładnie, no ale tutaj jeżeli coś właśnie personalnie kogoś możemy wymienić, to jest Sokół Popów. Łukasz Jankowski. Jankowski, 7 strzałowych bramek. Tutaj, no tak, jest jeszcze Sokoła, Sebastian Owczarczyk, 5 tak. bramek. Tylko tutaj musimy też powiedzieć o tym, że ci strzelcy, ta ilość bramek no, troszeczkę może się różnić od stanu faktycznego. Bazujemy na danych, które są nam dostępne z różnych źródeł, z kilku źródeł.
ale gdzieś te źródła nie zawsze też się pokrywają. Tutaj to może być... Też przeprowadzenie statystyk dokładnych, no czasami graniczy studia, bo szkolenie po wszystkich portalach. Sokół Popów na szczęście dba o swoje statystyki. Tak, zdecydowanie. Co nam się bardzo podoba, pochwalamy to i też się trochę opieramy na tych statystykach waszych właśnie drużyn. Tak, żeście zrobili takie podsumowanie ligi i też właśnie należy pomogło chwały, na tak. Więc, ale sprawimy się też z nich chwalić. Chwaląc personalnie, chwalimy tutaj strzelców najlepszych w Sokole i osobę, która zajmuje się u was statystykami. Statystykami. Nazwiska nie znamy, ale chwalimy. Ale chwalimy. No i co, tych dwóch zawodników strzelił 12 bramek, z czego Sokół popuszczyli 30, więc no, prawie połowę bramek. Prawie połowę bramek strzelili. No i tu faktycznie trzeba ich wyróżnić. Oczywiście tam osobę, która prowadzi fanpage'a, bo naprawdę dobrze to robi, opisuje te mecze, strzelców, tak, statystyki. Możemy polegać na fanpage'u Sokoła i też się często posiłkujemy właśnie danymi z tego fanpage'a. No, jak chodzi o personalia, to chyba tyle. Chyba tyle. Mocne słowo jest. Też nie znamy aż tak dobrze Sokoła Popów, też go tak dobrze nie poznaliśmy jeszcze w tej... Nie, jeszcze nie mieliśmy okazji, no niestety nasz grafik był bardzo mocno napięty. No, idealnym meczem byłby na przykład mecz Sazan Sokół, gdzie wtedy byśmy upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu. Dwie fajne drużyny byśmy zobaczyli w akcji. No, piąta kolejka, tak. W piątej kolejce. Tak, bo teraz powiem. No, w Popowie. I pierwszy mecz był bardzo fajny, więc może się wybierzemy. Może się wybierzemy, zobaczymy jak to będzie. Natomiast no mocne. Co tu mówić o mocnych słabych stronach? No, trudno nam jest. Mocne strony, no to co mówiliśmy, chyba gra u siebie. Gra u siebie. Tak. To bardzo dobre wyniki notowane właśnie u siebie. Na pewno to ciężko jest... u nich jest wygrać cokolwiek. Właśnie, tak? Ciężko jest. Jedynie udało się to Iskrze. Struga przegrała, Błękitni przegrali, Ciesny, KP Byszewy przegrali, Iskra, Góra Świętej Małgorzaty i GK Byszew. No, ciężko się gra na ich boisku, tak? Wiosna zapowiada się. No dość ciekawie, bo Krośniewianką grają u siebie, Sazanę grają u siebie. Tu może jeszcze taka właśnie też rzecz, że nawet jak przegrywali, to przegrywali właśnie minimalnie z Krośniewianką i z Iskrą tylko dwiema bramkami, a tak to jednym golem tylko z Sazanem i z Giecznem. Więc no nie jakoś, nie, może tak, nie dali takiej plamy gdzieś, nie podczas tej całej rundy oprócz Gieczna, gdzie była niespodzianka, ale nie zostaje rozbici przez żadnego z rywali, tak? Czyli od nikogo nie odstawali jakoś tam znacznie. Więc to też jest na pewno takim plusem. Na pewno plusem, tak, że to nie są znaczne przegrane. To też stanowi o tym, że no mają naprawdę bardzo fajną drużynę poukładaną. Na pewno myślę, że musimy zobaczyć to boisko, czym ono, że tak powiem, mają przewagę na tym swoim boisku. No minusy, no to mecze wyjazdowe. Tutaj ewidentnie się pokazują, że na wyjeździe jednak... Są jakieś tam trudności. Tak, 3 mecze przegrane z 5 wyjazdowych. No tak, to też. Więc, ale to też, no właśnie, to też wróży na wiosnę, będą grali więcej właśnie. Tutaj właśnie, to co właśnie mówiłeś o tym, że taka bezkompromisowa drużyna, że nie lubi remisować. Tak. No jednak wiesz, gdyby z tych 2 przegranych, z tych 4 przegranych meczów, które w ogóle przegrali, gdyby tak ze 2 sobie zremisowali, to pewnie no, by to trochę inaczej tam w tabeli wyglądało. No, 2 punkciki by im doszły. Czyli no minus taki właśnie może trochę, że też w tych meczach, gdzie byli blisko no, o jeden gol od jakiegoś właśnie korzystnego wyniku, że jednak nie udało im się tego punktu wyszarpać. Wyszarpać, tak? No zdecydowanie tak. No ale to powiedzmy, że do Sazanu Pęcznie, no to gdzieś tam dojechali z metali. No właśnie, jak chodzi o sam styl gry, ciężko będzie nam powiedzieć, w tym momencie, natomiast na koniec sezonu na pewno już będziemy wtedy ich widzieli w akcji. Więc tak, porozmawiamy z wami chętnie. No ale co, patrząc na tabelę, patrząc na przebiegi spotkań, to no, jak sądzisz, jak oni sobie mogą na wiosnę poradzić? No, tracą do lidera 13 punktów. Wiesz, czy dogonią Krośniewiankę, która jest nad nimi? No nie wydaje mi się, żeby im się to udało jednak. Wydaje mi się, że będzie ciężko z tą Krośniewianką im powalczyć. Chyba, że Krośniewianka dozna jakichś osłabień, nie wiem, kadrowych. Albo z kimś straci punkty. No 4 punkty mają straty, to przynajmniej w 2 meczach musieli gdzieś tam odrabiać do nich. Dokładnie, czyli oni by musieli pewnie z nimi wygrać. No, ciężko powiedzieć. Natomiast no, 5 miejsce, tutaj będzie naprawdę mocna walka między właśnie Żychlinem też. No właśnie. Żychlin praktycznie 1 punkt straty do Sokoła Popów.
piąte, szóste miejsce, myślę, że tutaj tak patrząc na wyniki, no jak najbardziej jest osiągalne. Piąte my powinni utrzymać, ale... Dla mnie to też jest tak drużyna jednak... Środka tabeli. Środka tabeli, aczkolwiek z potencjałem na trochę więcej. Więcej. Właśnie. Więc mogą coś tak, wszystko zależy jak tam im znowu okres. Wiadomo, że zima dla wielu zespołów jest różna. Okres przygotowawczy też są bardzo różne w różnych drużynach. I naprawdę wszystko zależy, jak te przygotowania będą przebiegać. Jeśli nie będą taką typową drużyną własnego boiska na wyjazdach, które zaczną punktować lepiej, tak, to gdzieś tam może jeszcze podskoczą. Ale będzie ciężko, tak przewidujemy. Jak się nie zgadzacie, no to możecie napisać oczywiście. Zawsze będzie nam miło, jak zajmą wyższe miejsce niż... Zdecydowanie, tak? Liga na pewno będzie ciekawsza. Myślę, że to wszystko o drużynie Sokoła Popów. Tak. No i co, kolejną drużyną jest KS Żyklin. Jest to szóste miejsce tabeli. Tak. No, no i co, środek tabeli. No, punkt za Sokołem Popów, więc podobny styl, można powiedzieć, gry. Tutaj no przede wszystkim też gra, no niestety, w kratkę. Tak. Przegrali z drużynami na pewno powyżej. Mówimy o Iskrze Głowno, Strugonu Bierzków, Krośliganką, czyli drużynami, które gdzieś tam będą się bić, można no powiedzieć. Właśnie, tak. Tylko tutaj KS Żychlin dosyć dobrze wystartował mimo wszystko. Mimo tej porażki z Głownem, to tak, w czwartej kolejce mieli tak 12 punktów. I to wyglądało bardzo tak przyzwoicie. Przyzwoicie. I gdzieś tam byli w tej takiej czołówce, gdzie wydawało nam się, że być może tak zakończą rundę, prawda? Tak, że będą gdzieś tam w górze tabeli, będą się bić czy z Iskrą Głowno, czy z Krośniewianką. No właśnie, ale w piątej kolejce taka wpadka, bo dla mnie no, porażka u siebie z GKS Byszew. GKS-em Byszew, no to tak, no raczej tu się nie spodziewałem takiego właśnie wyniku i troszeczkę to no, mnie zaskoczyło. Tak. Znaczy do przerwy było 1-1, no tutaj druga połowa pokazała, że no, GKS Byszew potrafił strzelić jeszcze dwie bramki i przechylić tą. Co jest wielką sztuką, strzelić trzy bramki w Żychlinie. To nie każdemu tak się udaje. Udało się to drużynie z Głowna i udało to się właśnie drużynie IKS-u Byszew. Tylko te drużyny na wyjeździe tam w Żychlinie potrafimy strzelić tyle bramek. Najczęściej Żychlin nie traci goli u siebie lub traci maksymalnie jedną bramkę. Tak, bardzo, bardzo dobra gra u siebie, jeżeli chodzi o defensywę. No i tutaj ze Strugą później do Bierzków 2-4. No, ale też do Bierzkowie, prawda? Czyli tam gdzie Struga wszystkich miażdży. Miażdży, tak. Jak tam by tego nie nazywać, no tłucze niemiłosiernie tych swoich rywali. No, pierwsza połowa 1-1, no, i dopiero w drugiej połowie padły w 3-1, można powiedzieć. Tak zakończył się mecz. Zastanawiam się, że chwilę postawił się im mocno. To no. Samo w Krośliwicach później zobacz, wyjazd na Krośliwiankę, aczkolwiek tutaj... Ale odbili sobie z Olimpią Oporów. Z Krośliwianką takie derby Żychlin gra i tutaj no, mecz widać właśnie, że był o stawkę, nie tylko punkty te ligowe. Tak. 1-2 przegrali tam właśnie w Krośniewicach. Ale też mieli szansę właśnie zremisować ten mecz, bo pierwsza połowa 0-2, no ale w drugiej udało się strzelić bramkę. No i myślę, że też mieli apetyt na to, żeby przynajmniej zremisować z tą drużyną. No właśnie. Bo jednak derby, emocje duże zawsze wśród kibiców i wśród zawodników. No ale później no też można powiedzieć mocny akcent, bo z Sazanem Pęcznie w remis 0-0. No właśnie nie najgorzej to wyglądało. No najgorzej, 0-0, no i u siebie, tak? Czyli tak, mało tracą bramek u siebie. Ciężko jest u nich grać, krótko mówiąc. Co ważne, w Giecznie na wyjeździe nie przegrali, prawda? Nie przegrali na wyjeździe, tak. W Giecznem remis. To jest remis 1-1 i u siebie później wygrana z Sokołem Popów na koniec rundy. Tak. Też z mocną drużyną, 2-0, więc naprawdę... kilka ciekawych wyników, no oczywiście mecz z Olimpią Oporów w siódmej kolejce 10-2. No, też jedne z najwyższych po prostu wygranych w tej... 10 goli, prawda, strzeli rywalowi. To drużyna KS Żychlin to drużyna, która za dużo tak nie strzela, ale zdarzyły się takie dwa mecze przeciwko drużynom, które tutaj najsłabiej w defensywie się prezentowały w pewnym momencie sezonu, czyli Olimpia Oporów i Błękitny Ciosny. Tak. Im strzeli dużo goli faktycznie, 6 i 10. No, że tutaj sobie trochę odbili. Bo trochę sobie odbili, no, ale co, może personalnie... Sprawa właśnie tutaj takich osób jak... Kasper Jędrzejczak. Dokładnie tak. No to jest, powiedzmy, drużyna szóste miejsce, a tu Kasper Jędrzejczak 16 strzelonych bramek. To jest coś. To jest chyba ta moc tej drużyny. Bo jest to strzelec, który
No, właściwie jedyny zawodnik na poziomie Tomasza Wypiora z Sazanu, tak. który tutaj z nim jeszcze toczy walkę o tego króla strzelców. 16 bramek, również w 11 meczach. Ile w ogóle Żychlin do tej pory tych bramek zdobył? Już przywrócimy tutaj krótko, szybko tabelę. No właśnie, bo to jest też jakiś bardzo wysoki procent bramek zdobyty przez całą drużynę. 20, no ponad 50% bramek. Jeden zawodnik. Właśnie, czyli ten zawodnik strzelił ponad połowę goli dla swojej drużyny. I tutaj gdybyśmy mieli wybierać takiego MVP, to myślę, że byłby tym MVP w swojej drużynie. Na pewno jest. No właśnie. Myślę, że jest doceniany. Poza tym, że ta gra ofensywna to przede wszystkim dzięki niemu. I pytanie teraz, czy w tych meczach, gdzie przegrali, czy on był na tych meczach, czy na przykład nie wiemy. Mogło go zabraknąć i wtedy ta gra ofensywna już taka nie była. Ale wiemy, że był taki mecz do sojuszej bramek na przykład. Tak, to był jedyny zawodnik, nie, z błękitnymi Ciosny. Czyli wszystkie gole to jest. Wszystkie gole strzelił jeden zawodnik. On zaliczył, tak. Zaliczył wtedy podwójny hat-trick, ale jeszcze miał mecze, gdzie zaliczał hat-trick, czy tam 4 gole nawet. Tak. Więc no, strzela hurtowo. Strzela bardzo hurtowo, no ale no, krótko mówiąc, można powiedzieć, z błękitnymi Ciosny sam wygrał mecz. Wiemy o tym, że koledzy z drużyny go tam bardzo szanują i pamiętam, że gdzieś tam bardzo się podkreślali, że on potrafi właśnie strzelać takimi seriami te bramki. U nas też zresztą na fanpage'u była taka krótka właśnie wymiana komentarzy. Komentarzy, tak. Ale faktycznie jest to ktoś, kto robi tam dużo dobrej roboty właśnie w Żychlinie. No myślę, że grał na pewno z Olimpią Oporów i tam też dołożył sobie 6 czy po wyniku widzimy, że Kacper zagrał z Olimpią. Dokładnie. Bo tam nam do dwóch. Zdecydowanie. No i tutaj jeżeli chodzi o wymiany jakieś personalne, no to jest zawodnik, który no, wyrasta ponad po prostu może też tą drużynę trochę. Ciężko, ciągnie ją do przodu. Tak. Ciężko to wymieniać jakichś innych zawodników, skoro Kacper w ten sposób zdominował jakby statystyki swojej drużyny. Więc na pewno właśnie o nim trzeba przede wszystkim mówić i dlatego właśnie o nim mówimy. Jak chodzi o te mocne strony, no to co? No to Kacper Jędrzejczyk, tak. Tu możemy to powiedzieć, że to jest ich najmocniejsza strona. Rządło, tak. Jeżeli tylko myślę jest na meczu i jest do dyspozycji, to... Niemieckie rządło, tak. To jest na pewno on. Co to jeszcze? No ta obrona, kurczę, dla mnie, jak ja patrzę na te mecze u siebie, na tracone bramki, a właściwie na to, że nikt tych bramek nie tracą. No nie. Są takie mecze, gdzie tam... 18 straconych bramek, czyli nawet mniej niż Krośniewianka i mniej niż Sazan Pęczniew, więc no naprawdę jakby pozycja tej drużyny nie pokazuje tego, że oni gdzieś tam w środek tabeli, jeżeli chodzi o stracone bramki. No tak? Właśnie, bo oni mają mocną tutaj defensywę, mają tutaj też mocnego napastnika z przodu, ale nie wiemy też za bardzo, jak wygląda gdzieś tam gra w środku, teraz kolega był na meczu, prawda? Piotrek, tak. Na meczu KS Żychlin. Ze Strugą chyba do Bierzchu. Tak, ale to była właśnie akurat ta porażka, wtedy 4-2. No wiemy, że on jakoś wtedy oczarowany nie był chyba grą tej drużyny. Ale może nie było. No właśnie, ale też nie wiemy, jak Żychlin gra u siebie, a widać po wynikach, że gra zdecydowanie lepiej niż na tych wyjazdach. No prawda? Zdecydowanie tak. No tu jeżeli chodzi tyle o mocne strony, no co do słabych stron, no to tak mówiłeś chyba, to brak, wydaje nam się, że ten środek jednak tam troszeczkę kuleje i te piłki nie zawsze docierają do Kacpra Jędrzejczyka. No to właśnie to jedno, a drugie to jest to, że jest olbrzymie uzależnienie w tej drużynie od bramek Kacpra, bo jeśli by ich zabrakło w tej rundzie tych goli... Czyli nie jest tak jak w Strudze do Bierzchów, że mają powiedzmy 4 bramkoszczelnych zawodników. Nie martwią się. I nie za bardzo martwią się, tak. A tutaj w przypadku kontuzji czy no, jakiejś nieobecności tego zawodnika, no przód może mieć duże problemy w ogóle ze skutecznością. No właśnie, to taki największy minus. Nie wiem, jak wygląda cała kadra Żychlina, czy jest liczna, czy nie, więc tutaj nie... Nie chcemy tutaj mówić niestworzonych rzeczy. Dokładnie. Natomiast na pewno na wiosnę bardziej się wam przyjrzymy, troszeczkę przejrzymy waszą kadrę. No do was akurat też mamy dość daleko, aczkolwiek już robiliśmy wycieczki na przykład jak do Oporowa, więc... Wiosna będzie cieplejsza, bo teraz to było różnie i orkany, mniejsze spalanie, tak, zdecydowanie. Więc pewnie na jakiś romantyczny wyjazd z żonami możemy. Romantyczny wyjazd. Na mecz. No tak, Żychlin. Żony na spacer, a my na mecz. Żychlin Krośniewianka na przykład. Żychlin Krośniewianka. No, może być bardzo ciekawie, derby na pewno zawsze się fajnie relacjonuje. Myślę, że fajny mecz. To na pewno to, jak chodzi o przewidywania właśnie na wiosnę.
No jak tak patrzysz w kalendarz, to jak tam byś widział? W kalendarz i patrząc też na tabelę, tak? No to jest drużyna środka. No będą się na pewno bić z Sokołem Popów tutaj o przeskoczenie, bo jednak mają straty jeden punkt. Dla mnie na pewno nie wyżej niż piąte miejsce. Czy mogą spaść? Trudno powiedzieć. Natomiast piąte, przy tej ilości punktowej wydaje się, że piąte, szóste miejsce to jest coś, co mogą tutaj osiągnąć, tak, w tej wiośnie. Myślę, że zdobędą na pewno punkty, na pewno będą wygrywać, ale nie na tyle, żeby gdzieś tam się zameldować w tej pierwszej czwórce. Ja myślę, że dla tutaj fanów piłki nożnej w Żychlinie na pewno to szóste miejsce nie jest gdzieś tam satysfakcjonujące, w pełni przynajmniej. Aczkolwiek tak widać, no liga jest taka dosyć ciężka, tutaj jest parę takich drużyn, które jednak od MKS są mocniejsze na ten moment przynajmniej. Teraz jak widać chyba ta nawet kalendarz nie za bardzo się dobrze układa, bo ten początek wiosny, powiedzmy dwa pierwsze mecze, no ale później no, sezon pęczy, Krośniewianka u siebie, ale Krośniewianka też dobrze na wyjazdach gra. Dokładnie, więc i z Olimpia, i Struga. Teraz Struga, czyli w zasadzie pierwszych tam 5-6 kolejek to mają już czołówkę, z czołówką już zagrają. No, a później... Jak dobrze wejdą w drugą rundę, to mogą coś ugrać. Ale jak się źle przygotują, kiepsko przygotują, to potracą dużo punktów w pierwszej części rundy wiosennej. To ciekawe, może się wybierzemy w przerwie właśnie na jakiś trening, porozmawiamy może zanim jeszcze się zacznie ta runda. Może jakiś turniej. Może jakiś turniej. Gracie, coś tam podsyłajcie. Nas poinformujcie, to może wpadniemy. Może wpadniemy. No ja chcemy was lepiej poznać. Typuję środek tabeli, ale bardzo taki spokojny tutaj i myślę, że może w przyszłym sezonie o coś więcej będą w stanie popatrzeć. Dokładnie. No to tyle jeżeli chodzi o ten zespół. Siódme miejsce, tak zwana szczęśliwa siódemka. Na tym miejscu plasowała się Olimpia Oporów, która nieraz stawiała opór. Właśnie często używaliśmy tego stwierdzenia i nieraz to było właśnie widać na boisku. Tacy właśnie, no po prostu stawiający opór piłkarze niektórym trudniej, nawet silniejszym rywalom. To było widać w szczególności w meczu z Krośniewianką tutaj. Z Krośniewianką stawili mocny opór. Jak chodzi o przewidywania jakieś takie przedsezonowe, zupełnie dla mnie wielka niewiadoma. Ja tutaj zupełnie nie znam. Poza nazwą, gdzie stwierdziliśmy, że może będą stawiać opór drużynom. To jest jedno. Po drugie, Oporów no, skojarzyło mi się z wycieczką gdzieś z czasów podstawówki do Oporowa, nie wiem, Zamek. Jakieś 20 parę lat temu, prawda? Czyli bardzo bliskie skojarzenia. Ale nawet jeszcze nie byłem pewien, czy to jest ten Oporów, no tak, tak. Musiałeś przejechać się, zobaczyć, a to... Całe szczęście, teraz o Oporowie wiemy więcej. Tak, byłeś, zwiedziłeś, w zamku nie zwiedziłeś. Rewelacja. Ale przynajmniej ale znamy już ochroniarza. Tak, tak. Pozdrawiamy oczywiście. No ale tak, dobrze, wracajmy do tematu. Do tematu. Już na Olimpię Oporów, środek tabeli, jak popatrzymy sobie na to, w jaki sposób przebiegał sezon dla nich, to i tak ten środek tabeli nie jest wcale taki zły. Nie jest taki zły, bo wygrali praktycznie z drużynami, no, GKS Byszew, Giecno, KP Byszewy i Iskra Góra Świętej Małgorzaty. No jedyna sensacja, można powiedzieć, dla nich, to był remis z Krasniewianką, tak? Tak. To był wyczyn dla nich, mimo, znaczy wygrywali ten mecz pierwszy, powiem, 2-1 nawet. Więc mogłabyś tutaj. No bo właśnie, Olimpia Oporów u siebie naprawdę potrafi grać nieźle. Grają wtedy bardzo ambitnie. Starają się podwójnie w tych meczach u siebie. No i to też widać. Tak, właśnie, no tak, bo widać w meczu z Krośniewianką. Tak, z Krośniewianką remis. No i przede wszystkim trzy mecze domowe wygrane. Tak, trzy mecze zagrane na zero z tyłu. Te u siebie. Tak. I właśnie Olimpia Oporów to taka dla mnie dosyć no, dziwna drużyna, jak chodzi właśnie o grę w obronie. Bo oni potrafią tracić albo bardzo dużo goli, albo spiąć się tak, żeby zagrać na zero z tyłu i to, no to chyba też zaskakujące dla ich rywali nieraz, tak? Nastawiają się na strzelanie, a tam spotyka ich twardy opór, no po raz kolejny, użyliśmy słowa opór, ale o to właśnie chodzi, że ta obrona nieraz potrafi tak się zmobilizować na mecze, że jest ciężko rywalom i to właśnie widać było w Interpolu. No, miałeś możliwość być na jednym z meczów właśnie dość takim interesującym. Byłem na meczu w Oporowie, gdzie Olimpia wtedy akurat była gościem. Gościem było. Mecz z błękitnymi ciosny, 8-7, przegrany przez Olimpię. Szalony mecz. Szalony mecz. I to był wtedy właśnie czas, gdzie Olimpia wtedy w trzech meczach tak pod rząd straciła razem z tym meczem 21 goli. Czyli wtedy tracili 7 bramek średnio na mecz. Co mecz.
po tym wszystkim, my też tutaj mówiliśmy właśnie u nas w studio o tych ich problemach właśnie w obronie. Były pewne też apele tam do zawodników, żeby troszeczkę lepiej no, trenowali, żeby się stawiali na te treningi, żeby, tak. żeby piłkarze i koledzy z Oporowa mieli kim straszyć rywali. Dwie ostatnie kolejki, zagrane już na zero z tyłu. Dla mnie to było wielkie się zaskoczenie, że Olimpia Oporów tak poprawiła tę grę w obronie. No. Mamy nadzieję, że po prostu ten nasz apel dotarł do Oporowa, no do tych zawodników. Nie wiem, faktycznie, czy to nasza zasługa, czy nie wiemy, ale... Jak będziecie napisali w komentarzach, czy to faktycznie coś pomogło, ten nasz apel, niekoniecznie, że to nasza zasługa, ale czy coś w ogóle dotarło od nas, to byśmy byli wdzięczni. Natomiast, no panowie... Myślę, że twarda jednak praca na treningach. Twarda praca na treningach was czeka, gra defensywna, no przede wszystkim to chyba nad tym trzeba popracować. No teraz bo... może właśnie, jak chodzi o jakieś personalia tutaj, zawodników, które byśmy chcieli wyróżnić. Dla mnie na pewno właśnie w meczu z Błękitnymi Ciosny widziałem tam dużo takich, dużo akcji przede wszystkim, dużo ruchu z przodu i właśnie dużo jakości w tej przedniej formacji, w tej drużynie. No tutaj możemy wyróżnić zawodników Adama Urbańskiego i Szymona Zeberkiewicza, tak, którzy strzelili po trzy bramki. To właśnie tacy piłkarze, o których właśnie w tym powiedziałem, czyli ci właśnie, którzy tam z przodu robili bardzo dużo dobrego w meczu z Błękitnymi Ciosny. I to też piłkarze, w których było widać wysoką jakość gry. Oni nie dość, że dobrze wykańczali akcję, to jeszcze potrafili bardzo dobrze technicznie zagrać nieraz i rozegrać z przodu piłkę. No, czyli jakby z przodu nie jest najgorzej, natomiast gra defensywna, no jednak trochę stawia... I tutaj jeszcze wyróżniłbym jeszcze właśnie braci Szymańskich, którzy widać, że im jest bardzo, leży na sercu dobro w ogóle Olimpii Oporów, którzy właśnie u nas apelowali. Też występowali właśnie w wywiadzie, którzy czują się jakby odpowiedzialni za tą całą drużynę i za to, co się w Oporowie w piłce dzieje. Na pewno oni też i też wiemy, że właśnie na pewno się charakteryzują dobrą frekwencją na treningach i na meczach właśnie ci akurat zawodnicy. No, bardzo nas to cieszy właśnie, że są tacy zawodnicy, którzy no, starają się tą drużynę gdzieś podnieść, wspierać i poświęcać dla niej więcej niż tylko czas na mecze i treningi, ale także myślę, że czas prywatny poza jakby tym terminami treningów i meczy. I starają się pewnie rozmawiać z zawodnikami, że jednak przychodzili na te treningi, żeby wspierać ten zespół i no wiadomo, każda taka drużyna warto, jeżeli jesteśmy na treningach, jeżeli grają, no to nawet jeżeli zdarza im się przegrać, to przynajmniej nie mogą mieć do siebie pretensji, tak? No właśnie, no. Jak chodzi o tutaj mocne strony, no to... Defensywa, znaczy nie defensywa, ale tutaj myślę, że tak jak mówiłeś, z przodu jednak ci dwaj zawodnicy potrafią. No po prostu muszą mieć tylko swoje sytuacje. No właśnie, tam ze skutecznością pewnie to też nie zawsze tak było właśnie jak z Błękitnymi, no bo to też widzimy, że w niektórych meczach było gorzej, ale na pewno są to piłkarze, którzy gole potrafią strzelać i to jest co najmniej tam dwóch, trzech zawodników z przodu, którzy też się potrafią wymieniać pozycjami, oni mają jakby zawodników na to, żeby grać trójką z przodu i jeśli tylko zechcą, to mogą w takim ustawieniu jak najbardziej z tymi piłkarzami grać. No, ale wymaga to znowu silnej defensywy. Silnej defensywy, tak, bo narażeni są wtedy dosyć na, powiedzmy, kontry, no szybkie właśnie, tak. Czy długie piłki. I tutaj faktycznie ta defensywa musi to czyścić. Dla mnie plusem jest też to, że tam jest takich paru właśnie bardziej doświadczonych zawodników, paru młodszych. Tak, jest to trochę właśnie wymieszane. Dosyć dobry balans właśnie, jak chodzi o wiek. Dosyć Aha. dobra średnia wieku. Akurat taka właściwie najlepsza, żeby uzyskać najlepsze wyniki w Oporowie. To plus. Minus, no jak w tym B-klasie, wąska kadra i krótka ławka. Tutaj może akurat właśnie w meczu z Błękitnymi nie wyglądało to jeszcze tak źle, ale wiemy o tym, że tam no nie ma jakiegoś, nie ma jakiejś rewelacji takiej niestety. Nie jest tak dobrze, jak by sobie życzyli. Tak. I wiemy o tym, że są takie mecze, gdzie faktycznie brakuje tych właśnie zmienników. I to o tym mówi też trener nam i właśnie piłkarze z Oporowa, więc pozostaje nam się z tym zgodzić. No i słaba gra defensywna mimo wszystko, tak? Jednak ta defensywa nie do końca funkcjonuje. Właśnie, potrafi bardzo nierówno zagrać. I pytanie, czy to jest właśnie tam te braki kadrowe, że na tych meczach brakuje tych bądź podstawowych zawodników i wtedy no... Bo potencjał jest, żeby tutaj tą grę poprawić bardzo w obronie, bo są takie mecze, gdzie Oporów właśnie grał na zero z tyłu. To są trzy spotkania, mało jest takich dużych w B-klasie, które w trzech meczach spośród 11 rozegranych zachowały czyste konto, a już w szczególności ze środka lub z dolnych rejonów tabeli.
No tak, tu nic innego nie zostaje. Jak już tracą, to tracą na potęgę, jak nie tracą, no to, to nie tracą. Taka drużyna. Taka drużyna. I jak myślisz, jak przewidywania na rundę wiosenną? Jak chodzi o wiosnę, no tutaj uważam, że Olimpia Oporów, bo przy całej sympatii dla tej drużyny, bo naprawdę fajny skład i fajna atmosfera w Oporowie do grania, już pomijamy przyjemne okoliczności przyrody, które tam występują właśnie i zabytki i tak dalej, fajna okolica. No, niestety jak chodzi właśnie o miejsce w tabeli, no to takie jest miejsce, które będzie im ciężko poprawić. Będzie im ciężko poprawić, tracą już do szóstego miejsca 4 punkty. Tutaj, no właśnie. Do powiedzmy piątego już 5. No, będzie im ciężko po prostu wspiąć się wyżej. Myślę, że realnie no to 7 miejsce, 8, no wszystko zależy jak... Bo no też z GKS-em Byszew raptem różnica jednego punktu. Mhm. Czy Żyklin są w stanie przeskoczyć? Na ten moment wydaje mi się, że nie. Co ja będzie wiosną, trudno mi, znaczy wydaje mi się, że nie są w stanie niż to 7-8 miejsce osiągnąć. Ja myślę, że oni to miejsce tak pomiędzy 7 a 9 to powinni właśnie zająć. To jest podobny właśnie poziom, mniej więcej jakby Kiknij Ciosny, GKS Byszew, więc te drużyny gdzieś będą ostro ze sobą walczyły, może tam Giesno jeszcze też podskoczy. Tutaj zresztą te drużyny nawet do 11 miejsca, może za wyjątkiem Iskry, Góra, Świętej Małgorzaty, według mnie są dosyć tak zbliżone potencjałem. Wszystko zależy od przygotowania na wiosnę, od terminarza, no i w zasadzie każda wygrana jakaś taka ponad to, co sobie zakładają, dodatkowa, jakaś niespodzianka, może spodziewać to, że się wywidują w tabeli. Terminarz nie mają w sumie taki najgorszy, bo zaczynają od Iskry, Góry, Świętej Małgorzaty, KP Byszewy i Górnych Ciosnych. Na pewno, dla mnie na pewno to nie jest taka drużyna, oni był taki moment, że zajmowali tam ostatnie czy przedostatnie miejsce. Nie jest to dla mnie drużyna na sam dół tabeli, to jest drużyna właśnie na ten środek, ale będą mieli z kim walczyć o ten środek. No będą musieli na pewno przepracować. Myślę, żeby tak, żeby to siódme miejsce przynajmniej. Jak każdej drużynie, żeby zawsze polepszyła się na wiosnę i żeby ta liga była po prostu ciekawsza. Tak jest. Nie tylko dla nas, ale i dla was. Także to myślę wszystko na temat drużyny z Oporowa. Miejsce w tabeli zajmuje po rundzie jesiennej drużyna GKS Byszew, która zaczęła bardzo źle, krótko mówiąc, sezon. Delikatnie mówiąc, 3 przegrane. No ale to też z niełatwymi przeciwnikami, tak? Olimpia Oporów, później Krośnianka. No właśnie wyjazd do Oporowa, prawda? Tak, więc no ciężcy przeciwnicy, tak, na początek. Tak, z Sazanem bardzo wyraźna porażka, 8-1. I tutaj już w zasadzie było widać pewną różnicę pomiędzy miejscem, które zajmuje sezon pęcznie, a które może zająć właśnie na koniec rundy drużyna GKS Byszew, różnica potencjałów po prostu. Zdecydowanie tak, no później no właśnie, lepsze mecze. Znaczy otrząsnęli się trochę z tego, później zobacz, wygrali z Giecznem 7-1. I z Żyklinem. I z Żyklinem. I to jest wygrana z Żyklinem na wyjeździe w Żyklinie 3-1, strzelenie Żyklinowi 3 bramek na tym terenie, to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, zdecydowanie. No właśnie, no później niestety później przyjechała do ich miejscowości Iskra Głowno. Tak, ale zauważ, że pierwsza połowa była na zero. No właśnie, pierwsza połowa się wyglądało, prawda? A w drugiej połowie no, zaczęła się cała gra. Tak, było 8 meczów wtedy. Meczyko zakończone 2-4, wygrana dla Iskry Głowno. Właśnie, czyli wygrana Iskry Głowno. 6 bramek w jednej połowie. Gdzie to właśnie Iskra wtedy chyba strzeliła najwięcej bramek. Tak. Prawda? Akurat właśnie w Byszewowie w tym meczu. 4-2. I później znowu wygrana Błękitni. Wyjazd właśnie do... Na mecz z Błękitnymi Ciosny, 4-1. I derby Paronimów później. Mecz z Paranonimów. Derby Paronimów, ale Paronimów? Tak, ale już proszę, nie pytaj mnie o definicję, co to jest Paronim. Bo się zapewnisz, bo tak, będziemy musieli to ciąć. Więc w każdym bądź razie mecz GKS Byszew, KP Byszew, jeszcze raz przypomnimy, te miejscowości wcale nie są blisko siebie. No nie, nie, dość daleko są od siebie. Ale jest pewna nić takiej sympatii chyba między tymi drużynami, mamy podobne nazwy tej miejscowości. Zdecydowanie tak. No ale przegrali właśnie u siebie wyraźnie 1-4 i to taka porażka, to według mnie bardzo bolesna wtedy w tym meczu. Bardzo bolesna, no bo prowadzili tak naprawdę, bo strzelili pierwszą bramkę, bo byłem na tym meczu. No, natomiast powiem tak, no ten mecz nie był tak, że to był jednostronny, bo oni atakowali, próbowali, mieli naprawdę sytuacje bliskie bramki ze strzelenia, ale skuteczność. Tutaj zawaliła skuteczność, niestety. Tutaj Rafał Bogdański strzelił bramkę z rzutu rożnego.
No ale krótko mówiąc, napastnicy przede wszystkim no, nie byli w stanie po prostu pokonać bramkarza to raz, a po drugie no, trafić w światło bramki. No niby ten prostokąt dosyć duży. A jednak mały. A jednak robi się nieraz taki mały, prawda? Dokładnie, zwłaszcza w takich meczach. No ale po tym właśnie meczu byli bardzo byli zdenerwowani, podenerwowani, podrażnieni. Wyjechali na mecz do Góry Świętej Małgorzaty na mecz z Iskrą. No tutaj już Iskra wtedy miała poważne bardzo problemy kadrowe. Tak. No ale mimo wszystko zdobyli 13 bramek. Tam, najwyższa, tak? Najwyższa wygrana, tak? Właśnie, no to jest najwyższe zwycięstwo w całej tej lidze, w całej tej rundzie jesiennej. Dokładnie. No i później no, znowu przychodzi... Dwa ciężkie mecze na koniec. Dwa ciężkie mecze, czyli Sokół Popów, porażka, no i Struga Dobieszków, która no... Struga Dobieszków pokazała, że... No właśnie, chciała sobie postrzelać, oni byli bardzo... Bardzo mocno nakręceni na strzelanie goli i strzelili ich aż 7 właśnie w Byszewie. No ale tutaj co ważne, co się od razu rzuca w oczy, to bardzo słaba gra u siebie i to też właśnie miało wpływ. Na pewno do tego jeszcze wrócimy przy gdzieś tam słabych stronach. Słabych stronach. Jeżeli chodzi o personalnie, no to tutaj możemy wyróżnić na pewno najlepszego strzelca. Robert Dęgowski. Tak, myślę, że sobie tutaj postrzela trochę w tej sumie KS Byszew. Z Iskrą Górą Świętej Małgorzaty. No i oczywiście Kamil Gomulak i Marek. I przepraszam, i Łukasz Pawlak. Łukasz Pawlak, tak. Też 5 bramek, jak i Kamil Gomulak, więc porówna. No tutaj. Myślę, że tutaj najwięcej dał im ten mecz z Iskrą Górą Świętej Małgorzaty. Tam jest też na pewno właśnie Rafał Bogdański, zawodnik, który jest groźny przy stałych fragmentach, z tego co wiemy. Jest też zawodnik, który strzela najczęściej za stałych fragmentów. Wartościowy na pewno i który gdzieś tam też się przewijał w statystykach tutaj. Tak, no i warto też go docenić za to, że podsyła nam te informacje. Tak, właśnie. Dziękujemy, więc jest to wartość dodana jak dla nas. Tak, jest to tak, że jesteśmy w miarę na bieżąco. Nasz łącznik z GKS-em. Łącznik. Tak, żeby nie zabrzmiało za źle. No właśnie, ale fajnie, bo to widać, że żyje grą swojej drużyny i bardzo się jakby... Tak, bardzo się interesuje właśnie tymi, bo no, dla takich drużyn właśnie to tworzymy, tak? Chcemy, żebyście byli w jakiś sposób docenieni i żebyście czuli, że faktycznie zależy nam na tym, żeby to jak najlepiej relacjonować i mówić o was. Tutaj, jeżeli chodzi o strzelonych, a straconych bramek... Właśnie, bardzo minimalna różnica. Bardzo minimalna różnica. Ale no, 35 strzelonych bramek, co też jest jednym z takich wyższych wyników, tak? Dosyć sporo. No ale też sporo straconych bramek tutaj, niestety sporo tracili. No, były takie mecze, gdzie niestety sobie tą średnią bardzo pogorszyli. No ale jak chodzi właśnie o mocne strony tej drużyny, no to co byśmy tutaj mogli wymienić? Marcinie, według mnie chyba gra na wyjeździe, nie najgorzej. Gra na wyjeździe, jednak im boisko domowe nie służy. No właśnie. Jakoś ci przyjezdni mają... Jakoś im to ciąży granie. Tak, ciąży, nie wiem. Widziałem specyfikę tego boiska, powiem, nie jest łatwo. Na takim boisku grać. Można byłoby sobie zrobić duży atut, prawda? Można by zrobić duży atut, no ale jednak chyba gra im się lepiej na wyjeździe. Myślę, że to też kwestia, że zawodnicy, którzy tam grają, no lepiej się czują na boiskach po prostu drużyn. Na lepszych murawach. Na lepszych murawach niż na swoich. Natomiast, no nie ukrywamy tutaj właśnie problem tam murawy. No to jest jednak miejscowość mała, bo to jest... Jakieś gminne boisko, tak? Gminne boisko, tak naprawdę stworzone z jakimś krawku pola. Na pewno im brakuje, tak? Treningi praktycznie, no myślę, że tam mają problem z treningami, gdyż nie ma oświetlenia. A no właśnie, a piłko chwyty są, czy nie? Nie. Drzewo chwyty no to... i płyto chwyty. Ale można kondycję sobie kondycję można dobrze robić. Kondycję można tak, no a na boku nawet rowy melioracyjne. A no właśnie, a znowu łatwą kontuzję. Nie jest im łatwo na pewno na tym boisku, więc mimo wszystko jest to trudne boisko, myślę, że dla nich też. No ale wiesz, dla mnie jednak u siebie należy szukać punktu przede wszystkim. Oni zdobyli tylko 3 punkty u siebie, no przecież to jest bardzo zły wynik. 3 punkty zdobyte u siebie, jedna wygrana z LKS-em Gieczno, gdzie jeszcze wtedy Gieczno na początku rundy prezentowała się bardzo słabo. Tak. Bardzo wysoka, bo 7 do 1 znaczy, wygrana, ale... Nie wiem, czy nie jest tak, że właśnie te drużyny, gdzie mają te naturalne boiska, zwłaszcza Ludyjska też nam zresztą głowno mówiła, że trenują gdzieś na Orlikach.
No jednak mimo wszystko inaczej się gra piłką na oliku, na sztucznej nawierzchni, równej, a inaczej na, inaczej na takiej naturalnej nawierzchni. Tu jeszcze zauważ, że jeszcze a propos gry u siebie, w najlepszym wypadku straci 3 gole u siebie. A tak to 4, 7, no muszą bardzo właśnie nad tym pracować, zrobić atut z własnego boiska. No to, bo to jest minus, ta właśnie gra u siebie. Plusem, no ta gra na wyjazdach, ale to jest też trochę za mało. Tak pół na pół bym powiedział, bo co, 3 wygrane na wyjazdach i 3 przegrane. Więc tak na twoje babka wróżyła, jak to się mówi. Natomiast muszę poprawić defensywę zdecydowanie, bo jeżeli chodzi o ofensywę, nie jest najgorzej, mają sytuację, stwarzają je. Natomiast tutaj muszą poprawić grę defensywną. Mają paru też strzelców, więc... Paru dobrych strzelców. Tu w defensywie muszą się poprawić, żeby coś osiągnąć jeszcze na tej wiosnę. No więc już tak przechodząc do tej wiosny, zaczynają, mają trudnych rywali na początek. No, bardzo trudnych rywali. Tutaj jeżeli chodzi zaczynają meczem z Strugą i Dobieszków, Sokół Popów. No, ciężkie mecze czekają. Wyjazd na Strugę, no bardzo będzie ciężko panowie, także trenujcie ostro zimą. Tak. Sokół Popów, zaczynacie meczem w domu z Sokołem, gdzie znowu ta gra w domu nie jest waszym atutem. Warto, żebyście potrenowali chyba na tej, na swoim boisku, zwłaszcza, że idzie wiosna i zróbcie z tego atut. Przyzwyczajcie się do tej murawy i faktycznie wykorzystajcie każdą kępkę. Później tak, 3 następne kolejki, jakieś punkty powinny wpaść. No i jak chodzi Marcin o miejsce, jakie tam zwiastujesz, jakie przewidujesz tutaj? Jeżeli chodzi o miejsce... Nie mamy tej szklanej kuli tutaj niestety. Nie mamy wróżyć z fusów, można powiedzieć. Powiem tak, no... Z Kieliszka może prędzej. Środek tabeli to... Wróżyć. Tak, prędzej z Kieliszka. Dobrze, żeś to powiedział. Natomiast myślę, że środek tabeli, no tak... Maksymalnie 7 miejsce to jest to, co mogą moim zdaniem osiągnąć i to jest wszystko. Natomiast no, nie wydaje mi się też, żeby to 7 miejsce. Jednak Olimpia Oporów wydaje mi się mocniejszą drużyną, porównując do GKS Byszew. Ja bym optował 8, nawet 10 miejsce. Myślę, że mogą trochę spaść. Mogą jeszcze spaść w tabeli. No właśnie, tutaj wszystko zależy od tego, jak się przygotują do tej rundy wiosennej. Jeśli w domu zaczną grać lepiej, no to mają szansę na to 7 miejsce. Jeśli nie, no to myślę, że są takie drużyny jak chociażby właśnie Błękitni Ciosny, które mogą ich w tej tabeli wyprzedzić. Czyli tak no reasumując, środek tabeli, ale tak, z mocną walką o środek tabeli między 7 a 9 miejscem powinni się zmieścić. No tak. No to tyle jeżeli chodzi o tą drużynę, co czyli bardzo asekuracyjne typu. Bardzo asekuracyjne. No w tych dolnych częściach tabeli nam ciężko jest wróżyć tutaj. Wszystko zależy od przygotowania. Należy jeszcze raz powiedzieć, że akurat w tej grupie jest tak, że faktycznie może się ten dół tabeli i ten dół środka tabeli jeszcze pozamieniać. Pozamieniać miejscami to może być naprawdę różnie. Zależy też od transferów. Tak, które wiemy, że zawsze następują też zimą. I tyle jeżeli chodzi o tą drużynę. Tak, to wszystko w IKS-ie wyszło. Teraz drużyna, która uplasowała się na 9 miejscu w tabeli, to drużyna Błękitni Ciosny. Drużyna, która naprawdę potrafi zagrać wariackie spotkanie, szalone mecze rozgrywają. Za to ich lubię. Gdzieś tam darzę sympatią właśnie, że ciężko jest przewidzieć ich wynik, albo przynajmniej przedział ilość bramek mniej więcej. Czy to będzie 5, 10, 15 goli w meczu? Tak, bo to jest... zdecydowanie tak. Poza tymi dwoma wariackimi spotkaniami, no to tracili niewiele bramek, jakby można to na to spojrzeć. No właśnie Marcin, tu chyba nie za bardzo, bo oni pewnym momencie sezonu mieli najgorszą obronę w tej grupie, razem właśnie z Olimpią Oporów tracili, szli łeb w łeb. Tak. Faktycznie, troszeczkę spojrzałem. Postanowili później sobie wyjaśnić wszystko na boisku. Obie drużyny traciły najwięcej goli, postanowili sobie wyjaśnić, kto jest lepszy w traconej bramkach. No i spotkali się w meczu właśnie w Oporowie, 8-7. No i jednak stwierdzili, że oni nie są najgorszego Oporów, miała trochę gorszą obronę. No zdecydowanie tak, Olimpia Oporów miała gorszą obronę i dała sobie więcej wpuścić do. To co na pewno zasługuje tutaj na uwagę, to to, że drużyna ta potrafiła wygrać z drużyną LKS Gieczno na wyjeździe 4-2. W Gieczno gra się strasznie ciężko. Tak. I tutaj to jest bardzo dobry wynik. No oczywiście musieli jakieś gole stracić, więc do dwóch. Dokładnie.
No jednak chyba nie ma spotkania, w którym nie stracili żadnej bramki, więc no, zawsze tracą bramki, tak? W każdym spotkaniu. Tutaj faktycznie no, z Giecznym, z Byszewami i w sumie z Olimpią Oporów, tak? A natomiast nawet przegrali z Iskrą Górą Świętej Małgorzaty. Tak. Też tutaj no, trzeba to nadmienić, że no, jednak no, ta drużyna no, nie ma najlepszego wejścia, może powiedzmy, w tę rundę. No, wygrali 3 mecze z 11, tak? No to znaczy potrafi właśnie wygrać, by później przegrać kilka meczów pod rząd. Taka seria wygrać i znowu przegrać 3 mecze pod rząd. I to tak właśnie wyglądało. No niestety wygrywali, podskoczyli troszeczkę w tabeli. Jakieś tam, nie wiem, rozprężenie, coś takiego, kilka porażek pod rząd. No i najwięcej straconych bramek właśnie, tutaj to jest to. W lidze, tak? Olimpia Oporów, widzisz, 43 gole, a oni 53. Olimpia Oporów powstrzymała to szaleństwo i przestała tracić gole tak. W ostatnich kolejkach. No Ciosny dalej traciły te bramki i właśnie najgorsza defensywa stąd. 53 stotynem bramki. Tam też właśnie różnie z... No to różnie właśnie wygląda w obronie, ale o tym będziemy jeszcze mówili. Na pewno. I teraz, no jak chodzi o jakieś personalia. Personalia tutaj, jeżeli chodzi o tutaj jest od razu, oczywiście. Od razu tak, Krzysztof Kuligowski. 7 strzelonych bramek. Bardzo tak, wysoki, rosły napastnik. Dla mnie jedna z najlepszych dziewiątek, jakie widziałem. Tak osobiście, nie jest to żadne słodzenie tutaj. Człowiek, który ma bardzo dobre warunki fizyczne. Bardzo wysoki, szczupły, ale dość silny. Co najlepsze, no facet, który tam ma, nie wiem, 1,90 m, może niech napisze w komentarzu, ile ma, ale może trochę więcej nawet, ale gość ma bardzo dobrą technikę, potrafi się ładnie złożyć do strzału, strzał z powietrza, strzał z voleya, bardzo dobrze piłkę przyjmuje, potrafi z nią obrócić jak na teren do bramki, mi bardzo imponował właśnie w meczu, też bez Olimpią. Czyli przechodząc do tych mocy... Myślę, że strzelone bramki, czyli 7 goli, najlepszy strzelec. Myślę, że nie jest to przypadkiem właśnie. Nie, nie jest to przypadkiem. Te wszystkie przymioty wykorzystać na boisku. Dokładnie, a 7 bramek przy strzelonych przy 28 bramkach, no to całkiem dobry wynik, jak na drużynę z dolnych części tabeli, tak? To wiesz, to jest też tak, że on ma sporo asyst, bo to gra się ofensywna opiera na nim i on często piłki odgrywa, na no więc, na ścianę gra. Niestety asyst nie mamy jeszcze w tym sezonie statystyk, chociaż mam nadzieję, że kiedyś nam się to poprawi. Ale jakiegoś tam hat-tricka też zaliczył, pamiętam, że miał właśnie hat-tricka też. No i tutaj, co ważne, oczywiście o Kociszewskich tak. Należy wspomnieć. Jest ich tam, kilku, tak, no ale wszyscy... Mnożą się, bo też w innych drużynach chyba zauważyliśmy no, gdzieś to nazwisko, bardzo popularne chyba. Chyba tak, chyba w tym rejonie, chyba w Giecznie jeszcze gra Kociszewski. Tak, też chyba tak. Emil. Więc tutaj też na pewno o nich, myślę, tam warto wspomnieć. I to chyba jak chodzi o personalia wszystko, no nie tak. Wiem, czy tutaj... No i przechodząc do tych mocnych stron, czyli co? Krzysztof Kuligowski. Tak, który jeżeli pewnie tylko jest na meczu i no to daje ten... O, wiesz co, jest Kuligowski, ale ja tutaj jeszcze bym właśnie zapomniał, ale jest zawodnik, nie wiem czy jesteś w stanie otworzyć... Myślę, że jest... Strzelców, ja zaraz, odnajdę zaraz. Zaraz tak, wszystko. I to jest Marcin Walanowski. To jest zawodnik, który strzelił w meczu właśnie z Oporowem kilka bramek, nie wiem, 3 czy 4 nawet. Myślę. Walanowski 4. 4 gole właśnie w tym meczu, ale to jest chłopak, który grał w środku tutaj i właściwie wyprowadzając akcję z środka, no tam dziurawił siatkę, uderzenia z dystansu, wchodził w pole karne, agresywny napastnik, potrafił zagrać na bardzo wysokim poziomie i tutaj, nie wiem jak w innych meczach, ale jeśli no umiejętności bardzo wysokie jak na B-klasę, to Marcin Walanowski, zapomniałbym o nim, a właśnie oni, Kuligowski tutaj. Czyli bardzo oni są tą, można powiedzieć... Motory napędowe, motor. On jest jak Walanowski, a właśnie motor napędowy drużyny, Kuligowski ten... Egzekutor. Zresztą on też często ją odgrywa, on wchodzi z drugiej linii. Rozumiem, czyli po prostu taki dobry, zwiany duet. Tak, potężny strzał za pola karnego. Czyli to jest ich przewaga. Myślę, że jako bramkarz nie chciałbyś tego bronić. No ale... Wiesz co, jako bramkarz lubię wyzwania. Chętnie bym spróbował, powiedzmy. Musisz sobie umówić sparing. Tak, z moimi ciosami. Nie wiadomo, na wiosnę może coś tam się pomyśli. No właśnie. Więc to tak a propos tych personaliów. Mocne strony to ta właśnie gra... Ten duet. To ten właśnie duet, ale też to, że oni...
to są po prostu bardzo lubią strzelać bramki i nawet w takich właśnie meczach, gdzie gdzieś tam tracili dużo, to i tak sobie lubili postrzelać, tak jak Sazanem pęcznie, prawda? Tak, tak, to no właśnie już mówiliśmy. Do przerwy 5 do 1, przegrywani, prawda? Do przerwy 9-5. Co było do roboty? No, postrzelać też trochę. Postrzelać, czyli 4 bramki w drugiej połowie. 5 do 10 przegrali, ale przynajmniej postrzelali. Postrzelali, więc... To samo z Iskrą Górą Świętej Małgorzaty, 3 do 5. No ale to też sprowadza się, że no mają dobry ten przód, ale jednak... No właśnie. Ale najgorsza defensywa, tak? Dokładnie, grało się w obronie tutaj. No nieraz to wołało pomstę do nieba, co tam się działo. Tutaj nieporozumienia pomiędzy obrońcami a bramkarzem. Tutaj, no nie wiem właśnie, czy bramkarz to był pierwszy bramkarz, którego ja akurat widziałem, czy nie, ale no miało też tam... Słaba komunikacja w obronie, tak? Przede wszystkim. Było dużo problemów właśnie takich. Tak, że między bramkarzem, obrońcami. Takich sytuacji, które no, nie wyjaśniali takich sytuacji niektórych podbramkowych i później z tego padały takie trochę głupie bramki. No to jest właśnie to, że jak nie masz dobrej defensywy, to nawet jak masz dobry przód tak, z przodu zawodników, to... Brakuje kogoś, kto by uspokoił grę w obronie, jakiegoś takiego stopera, który by to wszystko tam gdzieś spiął, ogarnął i... Tak, trochę krzyknął, trochę właśnie powiedział, gdzie kto ma stać i jak się ustawiać, tak? No, to na pewno tacy stoperzy, co żeście powiedzieli w niektórych zespołach, gdzie ta defensywa, no to jest... Największy minus to jest defensywna, w tej drużynie gra defensywna. Ale co jeszcze? Według mnie to, że drużyna Błękitnych ma trochę problem z graniem u siebie, jak nie chodzi w ogóle o wyniki. Chodzi o to, że ta drużyna nie za bardzo ma gdzie grać. Oni muszą grać w Rosanowie, gdzie to boisko dzielą bodajże z trzema innymi drużynami. Tak. Tam są problemy z terminami i później muszą grać właśnie tak jak w Oporowie. To też dlatego zagrali większość meczów na wyjeździe w tej rundzie. Znaczy nie u siebie, znaczy u siebie, ale nie u siebie. Ale w ogóle też wyjazdowych. No tak była ustawiona właśnie runda, bo na wiosnę może będą w tym no tak, w sumie wyjazdowych mamy 7, no to tak, to bardzo duża ilość. I tutaj będą właśnie... Plus jeszcze te mecze, które grali nie były u siebie, ale grali na wyjeździe, więc praktycznie... Jest trochę właśnie mi tak szkoda, że tak się muszą no niestety poniewierać po tych różnych miejscowościach i tam grać. Nie mają po prostu atutu własnego boiska, bo go nie mają i najbardziej ten Rosanów, ale tam rzadko można zagrać i... w odpowiednich terminach dla nich. No, więc... to jest największy właśnie dla mnie minus. Teraz to się też właśnie wiąże z przewidywaniami trochę na wiosnę. To ja uważam, że oni mają dobry kalendarz o tyle, że tych meczów teoretycznie u siebie będą grali teraz więcej, czyli takich ciężkich wyjazdów nie powinni już mieć. Ale... No właśnie, ale zobacz. Ale pytanie, czy będą mieć boisko. Ale zobacz, zagrali z Krośniewianką na wyjeździe, ze Strugą na wyjeździe, z Sokołem Popów na wyjeździe, z Iskrą Głowną na wyjeździe, z Wiklinem na wyjeździe. Ale tak. Najcięższe wyjazdy, które bym mógł... Ale pierwszy... Sadano pęcznie. Tak, niestety mają pierwszy i tam będzie no prawie 100 km, tak? No właśnie. Do przebycia. Więc tak. Kawałek drogi mają do dojechania. Wydaje mi się, że jednak na wiosnę mają łatwiejszy kalendarz niż na jesień mieli. Mimo wszystko, jeśli w tym Rosanowie, gdzie no jednak się z tym boiskiem gdzieś tam czują związani, że będą w stanie więcej punktów jednak. No mam nadzieję, że się gdzieś tam poukłada ten terminarz tego boiska właśnie, i też im się uda grać u siebie. Dla mnie to, że Ciosny zdobyły 9 punktów, mają potencjał na więcej, według mnie. Ta drużyna potrafi bardzo ładnie w ofensywie zagrać, niech ogarną obronę i mają szansę na powalczyć z Oporowem na różne miejsce. Tak krótko przewidywania, jeżeli chodzi o miejsce. O miejsce. No właśnie ja widzę to tak, że maksymalnie to siódme miejsce. Mają szansę, mówię, przy poprawie gry obronnej na poprawienie właśnie wyniku, tutaj osiągnięcie wyniku Oporowa, czyli siódmego miejsca. Mogą to siódme miejsce zająć tylko pod tym warunkiem. Tylko pod tym warunkiem. No ja bym podobnie, chociaż szczerze powiedziawszy, jeżeli widzę te problemy, jeżeli chodzi o boisko, no to dziewiąte miejsce, Góra ósme możliwe, tak. Natomiast myślę, że siódme no, będzie im ciężko osiągnąć. Przeskoczyć aż dwie drużyny w górę to będzie naprawdę problem, bo mają za sobą też grupę pościgową, można tak powiedzieć, która też nie będzie odpuszczała. Korzystając z okazji, że mówimy o Oporowie i o Błękitnych, gdybyśmy mogli tylko spojrzeć, kiedy w rundzie wiosennej będzie rozegrany mecz pomiędzy Błękitnymi a Olimpią, czyli między Olimpią a Błękitnymi, podobnie w Oporowie, to będzie trzecia kolejka. Pokreślające. To jest akurat jeden z niewielu meczów, na które jestem pewien, że chcę się wybrać. Ponieważ to są mecze, które zawsze gwarantują dużą ilość bramek. W poprzednim meczu, czyli wyposażyłem dwa mecze temu 9 goli, w tym meczu ostatnim 15 goli. Czyli zachęcamy tutaj kibiców, zawodników. Oglądajcie mecze pomiędzy Olimpią a Błękitnymi Ciosny. To są
To jest gratka dla kibiców. Będziemy na pewno, myślę, że postaramy się być z kamerą i zasileni w baterię. Pada tam nieraz w kartach pamięci. W jednym meczu tyle goli, co w całej kolejce w niektórych grupach, więc dokładnie. Rewelacja. No to tyle, jeżeli chodzi o tą drużynę. Tak. Kolejną drużyną plasującą się tutaj na 10 miejscu jest zespół LKS Giesno, który w tej rundzie no niestety nie grał zbyt dobrze, natomiast sprawił parę niespodzianek. No tak, taka drużyna, która lubi niespodzianki. Właśnie ja takie drużyny lubię, są w każdej grupie takie drużyny, które lubią niespodzianki właśnie sprawiać. I tutaj paru naprawdę faworytów sobie na tym Giecznie, w tym Giecznie zęby połamało. Ale zaraz już powiemy. Natomiast pierwsza część rundy bardzo słaba. Do szóstej kolejki tylko jeden punkt. Tylko jeden punkt z KP Byszewy. No właśnie, i tutaj oni pamiętają, że byli jakby przyspawani do tego dna tabeli. No niestety. Wydawało się, że nic tutaj się nie zmieni. Nie zmieni. Tak można powiedzieć. Nie było widać nadziei za bardzo. Nie było. Nadzieję tutaj w moim przypadku dopiero właśnie dał mecz z Olimpią Oporów, ten wyjazdowy, gdzie było już tylko 1-0. I tutaj wtedy wiemy, że od tego meczu mniej więcej pojawiła się lepsza sytuacja kadrowa właśnie w drużynie LKS Giecznia. Tam kilku takich bardziej doświadczonych zawodników, nie wiem czy pamiętasz, była nawet właśnie informacja o tym, że oni już z Olimpią Oporu wystąpią w trochę lepszym składzie i tu było widać, że... Była taka informacja na no właśnie, i było widać, że to już troszeczkę lepiej funkcjonowało. Minimalna no i... porażka. No ale i później sensacja. No właśnie, bo później... Krośniewiankę, 3-0. Przyszedł ten piękny dzień. Tak. Kiedy przyjechała do Giecznia Krośniewianka. A w Giecznie nie jest łatwo. Na pewno pewna z tego, to nikt mi nie powie, że Krośniewianka wkalkulowała porażkę w Giecznie. Nie, na pewno nie. Nie sądzili, że... Nawet remis byłby dla nich porażką. Tak, nawet remis dla nich byłby porażką z drużyną, która miała zebrany tylko jeden punkt. A tymczasem pierwsza połowa meczu i 2-0 dla Giecznia. I Krośniewianka nie wie, co się dzieje, tak? I myślę, że byli tak zaskoczeni, że nie byli w stanie, powiedzmy, postawić się w tym meczu temu zespołowi. Drużyna, która traciła dużo bramek. Giecznio, można powiedzieć, na takiej fali właśnie radości i na pewno euforii. Tego euforii po prostu, co się tam dzieje, tak? Kibice myślę, że też patrzyli z niedowierzaniem. Nie wiemy, czy właśnie z okien obserwowali domów, czy... Różnie to bywa na różnych boiskach. No ale właśnie. Naprawdę sensacja tutaj, wygrana 3-0 z Krośniewianką, czyli taka zdecydowana dosyć. Tak, wyraźne zwycięstwo. Wyraźne zwycięstwo, bez kompromisu żadnego, bez gonienia wyników. Na tej euforii pojechali niestety do Pęczniewa. Tak, to było właśnie to, że nie zdążyli tak naprawdę załapać się takiej dobrej pasy, a już przyszło pojechać na tak ciężki teren tam bardzo. Ale też nie oszukujmy się, do Sazanu Pęczniew, no jednak jest chyba z Giecznia, no około 100 km w jedną stronę. Myślę, że tam strasznie daleko. Strasznie daleko, jest to chyba jedna z najdalej oddalonych drużyn oprócz Krośniewianki. Gdzie faktycznie w innym kierunku. W innym kierunku. Trochę można powiedzieć prawie inny rejon. No tak. No ale jednak no, chłopaki się wybrali. No, mieli nadzieję, że po tej Krośniewiance jednak będzie lepiej. No, ale tutaj... przyjmijmy, że trudy podróży i przegrali 0-7 niestety. Nie wiemy, jak przebiega podróż. No i właśnie, i tutaj można było... Czy mieli możliwość skorzystania właśnie Giecznio z jakiegoś autobusu na przykład przez gminę czy jednak własnymi samochodami, bo... No, nie wiem właśnie, jak to w Giecznie wygląda zupełnie. Ciekawi jesteśmy, no bo jednak to jest trochę kilometrów. Natomiast tutaj właśnie w meczu z Pęczniewem wydawało się, że po tym meczu wszystko wraca do normy, że pewnie Giecznio zaliczy kolejną pasę porażek. No ale przyszedł mecz, gdzie przyjechał znowu do Giecznia Popów. Soku Popów, który w tamtym momencie bardzo dziś się dobijał do pierwszej trójki. I to był też bardzo ważny mecz dla Sokoła Popów. No i następny faworyt zaliczył porażkę. Zaliczył porażkę. Jedna bramka tylko w sumie w drugiej połowie, tak? Tak, czyli... tutaj była straszna, była bardzo duża przewaga Sokoła w tym meczu, ale Giecznio broniło się wszystkimi możliwymi sposobami i udało się do 90 minuty zachować czyste konto i w 95 minucie dodatkowo gospodarze sensacyjnie wyszli na prowadzenie w ostatnich sekundach już meczu, tam 95 minuta, tak. Zwyciężyli po stałym fragmencie, zdobyli bramkę. No i super, no, wygrali. Bardzo nas to raz dokładnie. Pokazali, że potrafią u siebie grać bardzo dobrze. Bardzo fajnie to wyglądało, no i tutaj jeżeli chodzi
o tą pierwszą część sezonu, tak, no tutaj stracili dość dużo bramek, tak? Później faktycznie mówiłeś jakieś wzmocnienia, no i powiedzmy o tej meczu z Olimpią Oporów zaczęli tracić tych bramek zdecydowanie mniej. No tak, pomijam sezon Pęczniów, tak? Ale praktycznie albo nie tracili wcale, albo tracili nieznacznie te bramki. Więc faktycznie jakieś to wzmocnienie było. No tak, bo się przyszedł z Rzychinem, też remis po jeden u siebie, też mogło być różnie. Bardzo różnie. No ale też było Rzychinowi strasznie ciężko w Giecznie, z tego ale co z Iskrą Główną w sumie, no, też mogła być sensacja. I na sam koniec mecz z Iskrą Główną, która tam było w ostatnich minutach. Tak, prowadzili w pierwszej połowie, Gieczno prowadziło w Głównie i to też była sensacja. No Iskra się tam ratowała mocno w końcówce meczu, prawda? W końcówce meczu się ratowała, no i wyratowała się jakimś, można powiedzieć, cudem trochę, bo jednak Gieczno potrafi zaskoczyć. Także druga połowa rundy dla Gieczna zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Wlała taką nadzieję trochę w ich serca, zdobyli trochę punktów, podgonili tej tabeli. Nie wygląda to tak źle, aczkolwiek no niestety 10 miejsce. Niestety tak. No tutaj można, jeżeli chodzi o personalia, tak, tu można wyróżnić zawodnika z Gieczno, to jest Artur Grabowski, który zbierał 5 bramek w tej rundzie. No i tu najlepszy strzelec, prawda? Najlepszy strzelec, tak, drużyny. Oczywiście to są informacje z tego, co posiadamy. Właśnie w Gieczcie nie byliśmy i nie było nam dane obejrzeć. W ogóle Gieczna w akcji nie widzieliśmy, bo ja nie widzieliśmy, no mieliśmy bardzo napięty terminarz. Wasza grupa, no, powiedzmy, jest najdalej oddalona niestety te mecze, a tak się harmonogram chyba ułożył, że te wasze mecze później były coraz dalej. A teraz zauważ, Marcin, że pierwsza kolejka i właśnie do Gieczna przyjedzie Iskra Główna. Tak. I myślę, że to jest mecz, gdzie można opatrywać jakieś tam niespodzianki. Można. Pod warunkiem oczywiście, że Gieczno przystąpi do rundy wiosennej w tym swoim najmocniejszym składzie lub jeszcze wzmocnione, mocne strony w takim razie. Znaczy pomijam pierwszą część sezonu, natomiast myślę, że tutaj zdecydowanie stała się mocną stroną gra defensywna. Zwłaszcza w tej drugiej części rundy. Potrafią właśnie bronić. Potrafią. Myślę, że te wzmocnienia pokazały, że jednak ta gra defensywna zaczęła się układać. I tutaj to może być plusem, który się dopiero pojawił po jakimś czasie, tak? No, na początku tego nie było widać. To jest na pewno to jest jedna rzecz. Druga jest tak, no, chyba że jeszcze tam Marcin ma coś za nadrzut. Tak, no ambicja, tak? Mimo wszystko drużyny z dolnych części tabeli, zwłaszcza z tymi liderami, gdzieś z drużynami z górnych części tabeli, są bardziej zmotywowani do gry z nimi i często starają się właśnie wygrywać te mecze, przechalać tą szansę zwycięstwa na swoją stronę. No i wydaje mi się, że też dobra gra u siebie. No to na pewno tak, tu się właśnie zgodzę, gra atut własnego boiska potrafią wykorzystać, potrafią napędzić stracha tym głównym pewniakom, tym faworytom właśnie do wygrania ligi, co też się zawsze chwali, bo widać, znoszą się na wyżyny swoich możliwości, nie wychodzą na coś przestraszeni, próbują udowodnić sobie też, że są coś warci. Tak. I na tle tego właśnie mocnego rywala chcą się zaprezentować najlepiej i to im wychodzi przy okazji, to nie jest tak, że tylko chcą, potrafią jeszcze przy okazji. Więc to na pewno to. No i myślę, że to była najważniejsza cecha, która mi przyszła. Najważniejsza cecha, tak. No nie znam jeszcze was dobrze, więc więcej nie będziemy wymyślać. Nie będziemy tutaj tak kombinacji żadnych. Natomiast minusem, no tutaj minusem mi się wydaje, że jednak trochę słaby przód, tak? Bo jednak 5 bramek strzelonych tylko przez jednego z zawodników. Jednak niewiele strzelacie. To widać niestety. Może macie okazję. Bo wygrana 1-0, tak? Transfery do przedniej formacji. Myślę, że tu trzeba wzmocnić na pewno przód. To jest minus, bo mimo poprawionej gry defensywnej, no brakuje wam tego zawodnika, który będzie wam wykańczał te akcje i zdobywał bramki. Dla mnie ta gra na wyjazdach, jeden zdobyty punkt tylko przez całą rundę. Na pewno dużo do pociągnięcia, do poprawienia w tym właśnie aspekcie. No i tyle, jeżeli chodzi o minusy. Jak przewidywania, panie redaktorze? Przewidywania co do Gieczna, tak? No. Fachowym okiem. Jak dla mnie, no na pewno miejsca pomiędzy 7 a 12. No, ciężko jest to po prostu przewidzieć. Myślę, że... Wy możecie wygrać 2 mecze i możecie znaleźć się naprawdę dużo wyżej, tak? Gdy wystarczy, że GKS Zbyszew czy Olimpia zrobią jakieś potknięcia. To znaczy ciężko mi będzie tutaj też jakby przewidywać, bo oni no, mają gdzieś te duże fluktuacje w składzie.
i ciężko naprawdę określić przy takich drużynach, jak to będzie wyglądało, czy jeśli zagrają ci goście, którzy kończyli rundę i w takim zestawieniu zagrają całą rundę wiosenną, to mogą się podnieść o te góra dwa miejsca w tabeli, ale będzie o to bardzo ciężko. Lepiej, żeby utrzymali przynajmniej to 10 miejsce. To będzie też ciężka walka. Ciężka walka. No ale tak jak mówisz, no ciężko przewidzieć. Myślę, że dolne części tabeli, 7., 10. Miejsce. No ale tu mówię, tutaj, ponieważ są niewielkie różnice punktowe między, powiedzmy, tym środkiem, tak, gdzieś tam dolnym środkiem tabeli, tak? A tym dołem, no tu dwa mecze wygrane i potrafią zmienić się naprawdę. Można się naprawdę zmienić. No ale wiesz, Struga, Sokół na początek. Zobaczymy. No nie wiadomo, ale lubią grać z mocniejszymi znowu, więc... Ja kibicuję po prostu ze względu na to, że lubią niespodzianki sprawiać. A ja lubię, my też lubimy niespodzianki. Zwłaszcza, że jeżeli drużyna z dolnych części tabeli wygrywa z takimi mocnymi drużynami, to nas cieszy, raduje. Chętnie takie mecze jeździmy nawet. No dokładnie. Czyli to myślę, że wszystko na temat LKS Giecno. No i przechodzimy do kolejnej drużyny. Jedenaste miejsce w lidze. Nie ostatnie. Nie ostatnie. Takie zaszczytne, bo kojarzące się z jedenastką. Tak, prawda? Zdecydowanie. No właśnie. No ale my tutaj tak, już tak na okrętkę zaczynamy znowu. Jedenaste miejsce po prostu zajęła drużyna KV Byszewy. Którą bardzo sympatyzujemy. Tak. I nam się naprawdę banan na twarzy pojawia, gdyż jak wspominamy te ich relacje, no właśnie, częściej. Zawsze lubimy sobie tam zajrzeć na wasz fanpage. Po prostu miło się czyta. To jest takie odskocznie od tej B-klasy. Należy o tym wspomnieć. To jest drużyna, która wie, gdzie szukać zagubionego morale. W różnych miejscach, gdzieś tam koło linii środkowej. Na ławce rezerwowej, przy ławce rezerwowej, za w ogóle gdzieś boisko. Grunt się nieraz znajdują. Tak. Tak? I podchodzą się do tego z dystansem pewnym. No ale teraz tak, jak chodzi o przewidywania, ciężko powiedzieć, bo nie mieliśmy za bardzo prognoz dotyczących, nie robiliśmy prognoz dotyczących KP, Byszewy. Dla mnie, no właśnie tak patrząc na przebieg tej rundy, to oni oczywiście bardzo się tam zaczęli tą rundę. Przegrywali te spotkanie, remisowali tam, ale nieznacznie. Bardzo nieznacznie. To są różnice bramkowe, tak, to są naprawdę. Zauważ, że jedną bramką przegrali raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć spotkań. Przegrali jednym golem. Dwa wygrali, jedno zremisowali. Sześć z ośmiu meczów przegranych przegrali jednym golem. No ma, to jest bardzo naprawdę, no współczuję po prostu piłkarzom. Tak, bo to jest taki wynik, gdzie przegrywa się jedną bramką i to często, gdzie pewnie była szansa wygrać, zremisować. Zauważmy, że jest to drużyna, która zajęła przedostatnie miejsce w B-klasie, gdzie w B-klasie, no wiadomo, że te drużyny z dołu tabeli to tam notują bardzo wysokie porażki najczęściej. A tutaj drużyna nie zanotowała żadnej wysokiej porażki. W ogóle. Najwyższa porażka to jest 3-1, za tak? To no, potrafili wyżej wygrywać na przykład niż przegrywani. Tak. I tutaj może tak, ja na koniec rundy miałem właśnie taką nadzieję, że KP Byszewy uplasuje się tam wyżej. Tutaj wygrana w meczu ostatnim z Krośniewianką, no byłaby na pewno niespodzianką dużą. Oni tam ostro walczyli, przegrali 2-3. Ale ta wygrana dałaby im taki to troszeczkę większy spokój i 10 punktów, to chyba to inaczej właśnie wyglądało w tej tabeli. Według mnie byłoby to bardziej może przystające do tego, co prezentowali na boisku. Dokładnie tak. 7 punktów dla mnie trochę to jest za mało jak na potencjał i na to, co ci piłkarze potrafią zagrać. No ale naprawdę, no patrząc po wynikach, no z Sazanem Bęcznie 3-4 porażka, naprawdę nieznaczna. Z Iskrą Główną 1-2. Ze Strugą do Bieszków 1-3. To nie są zauważmy, że tak, że właśnie mieli wyjazd do Sazanu, się ciężko gra, przegrali minimalnie. Dokładnie. Zremisowali z Giecznem, tym nieobliczalnym, 3-3. No i później, no właśnie, wyjazd do Rzechlina, strzeli bramkę Rzechlinowi w Rzechlinie, nieźle. Nieźle, tak, to jest wyczyn. Na pewno wygrali, no z Iskrą, pewnie wygrali z Iskrą Górą Świętym Grzegorza 6-0, z GKS Byszew na ich boisku, gdzie oni tam faktycznie mają problem na tym swoim boisku, 4-1. Natomiast faktycznie tutaj, no to są takie przegrane, że aż czasami no, ciężko powiedzieć, no bo czy brakło szczęścia, czy brakło tej skuteczności, na granicy to wszystko. Natomiast no, jedyna naprawdę rzecz to te mecze nie były przegrane z Kretesem, jak niektóre, gdzie Struga wygrała 9-0. Dużo przegranych meczów, ale minimalnie, no ale minimalnie. Tutaj punktów za to nie ma, prawda? I dlatego no punktów nie ma, ale no
popatrzmy, 23 bramki strzelone, 24 stracone, to jest naprawdę niewiele. Mówiąc o drużynie... Minus bramkowy, czego... minus jeden, a minus mają 11 miejsce. To 11 miejsce, to się w głowie nie mieści. I naprawdę tutaj... No, nie wiemy do końca, czego zabrakło, tak? No ale to zaraz może powiem o tych mocnych i słabych stronach. No tutaj na pewno, jeżeli personalnie, to trzeba wyróżnić... Daniela Stachowiaka, tak, przysłowiowego serka. To jest tak, to jest gość, bo naprawdę potrafi nie dość strzelać 6 bramek, tak? Tak, tak, to, 6 tak, bramek mówimy o strzelił, ale on też potrafi strzelać z różnych naprawdę pozycji, jest też dobry technicznie, szybki, bardzo jak chodzi o takie piłki, które dostaje między tak. plecy obrońców. No ja widziałem ten mecz, na którym byłem z GKS Biserowy. Tyle brakowało do bramek. Tyle, dosłownie, więc centymetry. A ja widziałem piękny lobik nad bramkarzem jak rośnie wianki. Gdzieś tam z bocznego sektora boiska. Znaczy, bramkę wtedy też ustrzelił. No fajnie, fajnie. Natomiast miał dużo więcej sytuacji, gdzie no brakowało niewiele, tak? No jest taki dosyć pewny siebie, bo pani Nanak obiecywał właśnie hat-tricka w meczu z Kasiną, ale bardzo walczył, zdobył jedną bramkę i tam bodajże też chyba uderzył albo w słupek, albo w przeszkę w tym meczu. Tak. No w każdym razie na pewno piłkarz nietuzinkowy jak na realia B-klasy i w dodatku grający w drużynie wcale nie najmocniejszej. Dzięki temu bardziej widać jego te pewne właśnie dobre i cechy. Oprócz Daniela Stachowiaka trzeba wyróżnić oczywiście pana marszałka, który przede wszystkim prowadzi tą drużynę. Aktywny jest nie tylko jeżeli chodzi o drużynę, ale właśnie czasopismo na wzniesieniach, gdzie pisze te świetne relacje, z których może się naprawdę każda drużyna uczyć. Jak pisać o B-klasie, tak? To tak. Trochę humoru. Trochę poważnie, a jednak, żeby spojrzeć na to, że no w sumie gramy też dla trochę zabawy. Dlatego właśnie fajnie jest odwiedzać Lipiny, gdzie swoje mecze rozgrywa kapitan Szewy. Publiczność. Właśnie to chciałem trochę tym powiedzieć, że to jest dla mnie taki nieraz 12 zawodnik. Tam się czuję w Lipinach, że mieszkańcy miejscowych, właśnie okolicznej tej miejscowości są zżyci z tą drużyną i po prostu im kibicują. To słychać na trybunach i to widać po prostu na meczach tam, że naprawdę fajnie się ogląda mecze KF Biszewy. Grają też tak dosyć taką piłkę właśnie, no te mecze właśnie mają takie na styku, są dramatyczne tak, często. Bardzo dramatyczne. Niestety, no wiadomo, tam brakuje najczęściej jakichś detali, żeby wygrać. Detale. No właśnie. Zdecydowanie detale. No, ale mówiąc o mocnych stronach. Mocne strony. Naprawdę, defensywę mają bardzo dobrą, no tutaj to są... Jasiński chyba, tak? Bryluje w defensywie. W defensywie to tak. Wysoki, tak, wysoki, dorosły, można powiedzieć, zawodnik. Tak samo ten przód, no to są bardzo fajni zawodnicy, umiejący dobrze dograć piłkę, dobrze uderzyć tą piłkę. No brakuje naprawdę, nie wiem, może troszeczkę tego wykończenia, żeby ta piłka leciała w światło bramki. No właśnie. One lecą prawie w okienka, tak to się widzi. To są dosłownie centymetry mija bramka, to nie są gdzieś strzały w kosmos, jak to nieraz bywa. Plusem na pewno jest dobra defensywa, atak tak samo mają dobry. No brakuje jakichś detali. Tak naprawdę. Ale wiesz, ambicja jest. Ambicja jest. Właśnie tego im odmówić nie można. Właśnie obawiam się, że być może jest tak, że w tych niektórych meczach nieraz są nawet może trochę przeładowani tą ambicją i tymi właśnie emocjami. Może dlatego jest tak, że no to może na nich wpływać, właśnie też na psychikę i może dlatego gdzieś tam w końcówkach meczów próbują właśnie za wszelką cenę strzelić bramkę, żeby wygrać mecz, a wtedy dostają, nadziewają się gdzieś na kontrę. Rywal to właśnie wykorzystuje i przez to często w drugiej połowie potrafią no, przegrać niestety mecz. To też właśnie widziałem też z Krośniewianką, że atakowali mocno, no a Krośniewianka potrafiła niestety to wykorzystać. I przegrali mecz swój. Natomiast no, na pewno drużyna z potencjałem zdecydowanie według mnie wyższym niż miejsce, które zajmują w tabeli. Tak, sam mówiłeś, że mecz z Krośniewianką, no to trudno było ocenić. Rewelacja, ja nie widziałem, które miejsce zajmuje w tabeli. Nie było, można poznać, kto jest w tym momencie drużyną tam pierwszej trójki, czwórki. A która, znowu to było. No właśnie, tak. Kto tam się bije o to, żeby nie być na tym przedostatnim miejscu. Więc bardzo fajnie. No i na pewno właśnie jak chodzi o te plusy, no to potrafią ładnie zagrać. No ładnie. Niektóre akcje ładnie rozegrać tam z przodu. Tak, bardzo fajnie grają piłką, dogrywają dobrze te piłki. No naprawdę, no, nie można tej drużynie naprawdę powiedzieć, że źle gra, tak? Naprawdę fajnie to wygląda. Są też pewne minusy tutaj, nie możemy... Ale to są detale, no właśnie to jest... No tak,
Tylko że czasem jest tak właśnie, to też o czym właśnie kibice też wspominali, że tutaj no, piłkarze KP Wyszewy nieraz śpieszą się, po prostu chcą zrobić jakąś stratę na przykład i zaczynają grać nieraz właśnie taką długą piłkę. A, rozumiem. I to nie zawsze przynosi oczekiwane właśnie efekty. No, próbują jak najszybciej uruchomić właśnie serka, ale nieraz tej cierpliwości trochę się brakuje, bo trzeba też czasem troszeczkę, żeby ten rywal pobiegał. No właśnie, oni potrafią grać piłką. Tylko że nie jest tak, że jakby chcą szybko zrobić te straty, to też trzeba to chyba właśnie bardziej wyważyć, trochę spokojniej nieraz zagrać. No, tego spokoju właśnie mi brakuje. Tu faktycznie masz rację, tak? Jeżeli, no tak, akurat byłem na meczu wygranym, więc może tych pewnych rzeczy nie zauważyłem, jedynie może tej brak skuteczności, bo mieli mnóstwo takie opcji. Też wyrachowania brakuje, prawda? Wyrachowania, że mamy jeszcze czas, gramy dobrze, jesteśmy lepsi od rywala. Gole przyjdą, prawda? Znajdźmy tak. Swoje szanse, tak? Ja już tego nie mam, po prostu chcą się rzucić na tego rywala, gdzieś tam... Zagryźć go. No właśnie, rzucają te piłki za plecy. To też do rywal się może dobrze ustawić, nieraz rozbija łatwo takie ataki. Właśnie. I to dobrze to. Natomiast jak chodzi o wiosnę... Powiem tak, życzę tej drużynie jak najlepiej, bo jej potencjał jest naprawdę duży. Jak sam mówiłeś, ta drużyna nie odstaje od tych drużyn z górnych części tabeli. Mhm. Tu tak samo powiem tak, jeżeli zaczną te mecze wygrywać, które przegrywali, są w stanie osiągnąć gdzieś środek tabeli. Tak jest moje zdanie, że to siódme, szóste, no siódme miejsce powiedzmy jest realne dla nich. Jedynie no, brakuje tego, co mówiłeś, tak? Trochę spokoju. Jeżeli opanują, to są w stanie na to siódme miejsce nawet skoczyć. No właśnie, ja tutaj też zacznę od takiego mojego wstępu, że przede wszystkim drużyna KP Wyszewy, no oni byli strasznie zawiedzeni po tym ostatnim igrzysku kończącym rundę jesienną właśnie, że wylądowali na tym 11 miejscu. To takie trochę było nawet dla nich, no po prostu jakby dostali w twarz, tak? No nie spodziewali się tego w ogóle, czyli tam tak wyniki się ułożyły, że spadli na przedostatnie miejsce. Ale już po rozmowie właśnie z marszałkiem Rafałem. Marcinem, przepraszam. Marszałkiem dowiedziałem się, że jest tutaj planowane zatrudnienie trenera takiego z prawdziwego zdarzenia w końcu. W tej drużynie, bo do tej pory on takie pełni właśnie taką funkcję, taką rolę. Ma być to w końcu trener, który będzie na tych treningach ciągle z piłkarzami. I tutaj ma to się przełożyć na wynik na rundę wiosenną. Ta drużyna ma też zostać wzmocniona. I na pewno no, bardzo podchodzą ambicjonalnie do tego, chcą... Dla nich to była jednak właśnie tak jak porażka to miejsce. Chcą bardzo je poprawić. No i właśnie, przechodząc teraz do meritum. Uważam, że z miejsca tego 11 na pewno się... gdzieś tam podniosą, a na które miejsce? Myślę, że jak najbardziej to miejsce 7-8 jest w ich zasięgu. Więcej, nie osiągną więcej pewnie, ale dobrą rundę wiosenną są w stanie zagrać. To wszystko, no i to wszystko, jeśli chodzi o drużynę KP Wyszewy. Ostatnią drużyną, zajmującą ostatnie miejsce w tej tabeli, 12 jest Iskra Góra Świętej Małgorzaty, która w tym sezonie no, nie radziła sobie najlepiej, ale krótko mówiąc, wygrała dwa mecze, zdobyła 6 punktów, więc nie jest to drużyna, która nic może tak naprawdę nie wygrała. Która może rywalizować z Krośniewianką, tak, ale pod względem długości nazwy swojej, prawda? Tak, niestety tak. Tylko pod tym względem w pierwszej rundzie, dlatego że zdobyła najmniej punktów, ale. Też porównując do innych grup łódzkiej B-klasy, jest to drużyna, która na ostatnim miejscu ma najwięcej zdobytych punktów. Tak, bo ma 6 punktów. 6 punktów, prawda? W pierwszej grupie mają 0, w drugiej 3, a tutaj mają 6 punktów. Więc nie jest to taki outsider. Nie jest to właśnie w żadnym wypadku outsider i nie możemy tak tej drużyny określać. Aczkolwiek drużyna ta ma bardzo niekorzystny bilans bramkowy. Bardzo. 13 strzelonych bramek, bardzo mało. A 48 straconych. Bo strzeli najmniej bramek w tej grupie. A straci prawie najwięcej, no tam tylko Błękitni Ciosy straci pierwszego i więcej. No zdecydowanie tak, ale tutaj faktycznie no, no co powiedzieć, jeżeli chodzi o przebieg rundy. No, pierwsza część nie była taka jeszcze najgorsza, pierwsza część rundy, dlatego ale... że no, zdobyli wtedy nie najłatwiejsza. Wtedy właśnie zdobyli 6 punktów w tej pierwszej części. Tak, przez 6 punktów. To jest to wygrane z Giecznem na wyjeździe. Z Giecznem na wyjeździe. To jest wygrana jak za 6 punktów. Dokładnie. Giecz wiemy, że gra dobrze, dobrze u siebie. To strzeli 4 bramki tam. 4 bramki. Krajsowi. Ale z tego co widzę, to oni
no zobacz, przegrywali w pierwszej połowie. Ale zobacz teraz tak, ta drużyna na przykład zagrała mecz wyjazdowy z Krośnieranką, przegrała w sumie tylko 3-1, no w Krośnieranka to też nie było najgorzej. Sazanem u siebie 4-1, no ale jednak to Sazan, do przerwy był remis 0-0. No właśnie. Natomiast no, wynik w Głownie, wyjechali na wyjazd do Głowna i przegrali tam tylko 2-0, gdzie też był różny przebieg tego meczu. Dokładnie. I takie derby tych iskier, prawda? Iskry, tak. Chociaż bardzo się lubią, szanują. Tak, właśnie. To widzimy po komentarzach często. No i właśnie, do tej 6 kolejki, tutaj mieli 6 punktów. Ja wtedy właśnie pamiętam, na tym etapie sezonu, tak nieraz podkreślałem właśnie, że Iskra ma całkiem niezłą obronę. No ale no tak, później trochę się to niestety zmieniło. No niestety tak, zaczęli to samotnie można powiedzieć przegrywać 6-0, 7-0, 13-1. Dopiero gdzieś pod koniec rundy ta gra defensywna zaczęła troszeczkę funkcjonować. Zobacz Marcin, że w pierwszych 6 kolejkach stracili 18 bramek, a w drugiej części sezonu stracili ich... O matko, 20... 30... A w drugiej części całej, tak? Tak, 30 bodajże. No. Tak. Także wiesz... Zdecydowanie więcej, tak? No i niestety 31, przepraszam. Pierwsze 17. 31, no tak, część masz rację. Rundy, a w drugiej 31. No to 48 to jest, no... No wiemy tutaj o pewnych 2/3, tak, prawda? Będziemy też o tym właśnie jeszcze mówili. No bo... Mimo w miarę jakiegoś normalnego tego początku, czyli w dwóch wygranych, gdzie no mogli jakieś mieć nadzieję na resztę, powiedzmy, części... No oni wtedy w środku tabeli. W środku tabeli. No mogli powalczyć o coś więcej, no ale co, no przyszło załamanie i druga część rundy, no kompletnie. Kadrowe przyszło przede wszystkim z tego co wiemy i tutaj szkoda takiej drużyny, bo gdzieś tam wiesz, walczyli, mieli dosyć dobrą pozycję wyjściową jednak, żeby ten środek tabeli osiągnąć, no ale druga runda tutaj, no zaprzepaścili wszystko to co w pierwszej, te dwie wygrane. No i tutaj jedynie też możemy docenić oczywiście Grabarczyk i Andrzejczak po dwie bramki strzelone dla tej drużyny. No oczywiście tutaj też pozdrawiamy Karol Jadczak bodajże. Tak, tak, tak. Który nam podsyłał te informacje, a też skontaktował się z nami, żeby właśnie powiedzieć jak wygląda ta sytuacja u nich. Dzięki niemu wiemy co tam się właśnie wydarzyło. I naprawdę dziękujemy mu za te informacje, co się wydarzyło. To właśnie może powiedzmy o tych może mocnych, znaczy słabych może stronach, bo z tymi mocnymi będzie... Może jeszcze tak właśnie, bo to też jest drużyna, która no nie była typowana do ostatniego miejsca. Ta drużyna nie. Jeszcze w sumie niedawno grała w A-klasie. 3 lata temu. No właśnie. 3 lata temu A-klasa, później spadek, też walka w A-klasę. W A-klasie gra bardzo wysoko z tego co wiem, zajmowała tak. Dobre pozycje właśnie w A-klasie i tutaj naprawdę no szkoda, że tak się to potoczyło, że ta drużyna znalazła się właśnie na dnie tej naszej piłki. Bo na ostatnim miejscu w B-klasie, prawda? No na ostatnim miejscu w B-klasie, no ale to też właśnie... A są tam piłkarze, którzy grali wyżej i myślę, że tylko, że jest ich po prostu za mało. No, za mało jest, no i to jest to, co mówisz, czyli ten minus, czyli problemy kadrowe, które no, zaczęły tutaj... się przede wszystkim w drugiej części rundy i to znaczne, bo nawet nie potrafili się zebrać na jakiś mecz, na Strugę do Bieszków nie dojechali, tak? No właśnie, tutaj było dosłownie nieraz 8 piłkarzy do grania. I grali w tych 8. Zbierali się w tylu. To znaczy na przykład wiem, że do Bieszkowa właśnie w 8 mieli się wybrać, ale odwołali ten mecz, no. Już nie wybiegli na boisko, bo myślę, że wtedy się skończyło bardzo wysokim wynikiem i tutaj pewnie jeszcze gorzej niż z Byszewem. Gdzie przegrali 13-1, notując najwyższą porażkę ze wszystkich drużyn. Ale to nie jest wszystko na miarę potencjału Iskry. Na miarę tego, co Iskra może tej lidze jeszcze też dać, jeśli wystąpi w swoim najmocniejszym zestawieniu. Tylko nie wiemy też właśnie na wiosnę, czy ci piłkarze, którzy przygotowali pewną jakość w grze Iskry, czy w ogóle wbiegną na boisko. Jeżeli ci mogę przerwać, myślę, że to jest też tak, że zawodnicy, którzy grali w A-klasie i gdzieś tam później to ta drużyna spadła, no to ci zawodnicy gdzieś tam przenieśli, szukali no miejsca, tak, wszystko tak. Gry. I też ta drużyna została uszczuplona, można powiedzieć, w tych ale lepszych wiesz, zawodników, a nowy nabytek jakby, no może nie wiem czy niechętnie, czy też po prostu no nie było skąd tych ludzi brać może te gry. No wzięli bardzo młodych piłkarzy z tego co wiemy, którzy też na dużym boisku nie za dużo pograli sobie wcześniej, albo wcale. No i to tak naprawdę stanowi nieraz większą część składu. Prawda? Tam było 4-5 zawodników, którzy mieli pojęcie o grze na dużym boisku. A resztę uzupełniali chłopakami na przykład tam z Orlików czy z jakichś tam halówki młodymi. To na pewno tak. Tutaj co ważne, pamiętam, że
Karol właśnie pisał nam o tym, że po początku sezonu, takim nie najgorszym, po jakichś tych właśnie takich, ale jednak gdzie było parę porażek, no, takie zniechęcenie się pojawiło właśnie, tak? I tak. Przestali niektórzy zawodnicy się pojawiać się po prostu, czy na treningach, czy na meczach. Natomiast nie może tak być, że jak idzie, to jesteśmy z dyżurem, jak nie idzie, no to nas nie ma. Natomiast wydaje nam się, że ostatnie dwa mecze gdzieś też nasz apel dotarł, bo żeśmy apelowali do zawodników tej drużyny. I tutaj już te przegrane nie były takie znaczne, bo dwa mecze. Dwa ostatnie. Tu Warkower, wiesz? Ze strony. Przepraszam, czyli w ostatnim meczu, tak. Właśnie wiemy, że tutaj się faktycznie zebrali. I wiemy też, że Olimpia Porów nie było wcale łatwo w tym meczu wygrać. Dokładnie, więc tak żeśmy mówili, no że właśnie. Panowie, jeżeli tylko się będziecie zbierać na mecze i będzie odpowiednia ilość zawodników, przepracujecie tą rundę, ten okres przygotowawczy przed wiosną. Naprawdę możecie jeszcze wiele zmienić w tej lidze, tak? No nie mówimy, że awansujecie, bo to jest nierealne w tym momencie z taką stratą. Zróbcie tak, żeby drużyna, żeby nie było, no żeby zdobyć parę punktów i żeby ta sytuacja w dole tabeli była zażarta, bo tam się zapowiada fajna walka. Dokładnie. A poza tym będziecie mieli dobry powiedzmy początek na przygotowanie na kolejny sezon, w którym naprawdę możecie powalczyć, tak? No właśnie. Jak chodzi o wiosnę, jak to widzisz? Znaczy. Powiem tak, to samo wszystko, jeżeli będziecie się zbierać na treningach, jeżeli będziecie jeździć na te mecze, może nie zagwarantuję, ale mogę wam powiedzieć, że możecie podskoczyć naprawdę kilka nawet oczek. Bo dla was wygrane dwa mecze to jest 12 punktów, gdzie przy złej sytuacji powiedzmy meczowej dla GKS Byszew, na przykład dwóch przegranych, przeskakujecie tą drużynę, tak? Mhm. Więc to nie są jakieś duże różnice punktowe, tak? Macie szansę podnieść się w tabeli o kilka oczek. O ile? Wszystko zależy od was. No oczywiście, weźcie się w garść, tak? Zagrajcie tak, jak chociażby z Oporowem. To na pewno jakieś punkty przyjdą w rundzie wiosennej. Tak. Potraktujcie też tą rundę wiosenną jako okres kolejny przygotowawczy do kolejnego sezonu. I starajcie się zdobyć najwięcej punktów, ile możecie. Potraktujcie to jako też formę treningu. Mam nadzieję, że rozegracie wszystkie mecze i że przystąpicie do tej rundy wiosennej, bo są różne głosy. Znaczy liczymy na to oczywiście, że rozegracie, bo to też chociażby patrząc na inne drużyny, tak? Musicie się zachować fair, rozegrajcie sezon do końca, a później zobaczcie, co będzie się działo. Tak. Ale może wyciągniecie coś, jakąś nauczkę dla siebie i wyjdziecie z tego mocniejszy z tego kryzysu. Zdecydowanie. Tego życzymy oczywiście, Iskrze. Jak to mówią, czasami musisz się znaleźć na dnie, żeby się podnieść i faktycznie zrobić dwa kroki w tył, żeby zrobić cztery do przodu. No ja zmieniłem. Zmieniłeś, tak. Ale jak najbardziej. Oczywiście. To myślę wszystko o Iskrze. Życzę powodzenia. A teraz przejdźmy może do podsumowania. Jeszcze mamy kilka dla was informacji, które chcielibyśmy się podzielić. Podsumowanie. Tak jest. Może zacznijmy od listy strzelców najlepszych w tej grupie. Tygrysy i kibice robią najbardziej, czyli gole. Zrobiliśmy to dla was. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeżeli będziecie podsyłać informacje, to na pewno ta lista będzie jeszcze ciekawsza, jakbyście mieli asysty. No wiesz, jeszcze możemy lepiej to przygotować. Miejmy nadzieję, że nie ma tutaj za dużo błędów w tym zestawie. Choć pewnie nie uniknęliśmy jakichś. Ale jeśli ktoś ze strzelców poczuje się urażony na przykład tym, że ma za mało bramek. Że ma za mało, to może mu dołożymy przez zimę, ale musi nam podesłać taką informację, jakoś tam to w miarę sensownie opisać. Tak? Więc prosimy o takie sugestie, ewentualne poprawki. Na pierwszym miejscu w tabeli strzelców Tomasz Wypiór. Fanfary. Tomasz Wypiór z Sazanu Pęczny. 17 bramek. W zasadzie tak, 17 bramek. W zasadzie w całej lidze znajduje jak na razie tylko jednego godnego siebie rywala. Nie, tak. Kasper i to nie jest wcale żaden z zawodników czołowych, powiedzmy, miejsc, tak? Dokładnie. Kasper Jędrzejczak z Żychlina, gdzie naprawdę jest temu piłkarzowi też ciężko o te bramki. Więc tutaj, no ale 16 bramek. Niewiele. Jest to dwóch. Walka będzie, myślę, do końca sezonu. Panowie, macie już o co walczyć, więc myślę, że jeszcze lepiej się przyłóżcie. Dwóch super snajperów. No ale co? Dalej może troszeczkę, ale Robert Pęgowski z GKS Byszew. GKS Byszew, to 9 bramek. Też drużyna właśnie z środka tabeli, która gdzieś tam podreperowała sobie jednym meczem, myślę, znacznie. Tak. No właśnie, gdzie też nie jest łatwo tak stałe te bramki. No Dawid Pełdziński, jeden ze snajperów Strugi, tak. Których jest kilku i oni też dlatego, że się właśnie dzielą
strzelanymi bramkami. To nie ma ewidentnego takiego strzelca. Tak. No, ale, właśnie... ale może na wiosnę sobie pomogą. Nigdy nie wiadomo, wylosują jakieś no, jak widzicie, losy. To nie jest jedyny strzelec z trójki w tym zestawieniu, bo jest jeszcze Piotr Makówczyński z 7 bramkami. No i pozostali piłkarze z 7 bramkami. To jest Krzysztof Kulikowski z Błękitnych Ciosny. Tak, Łukasz Jankowski z Sokół Popów. No i Marek jeszcze Ciepłok z Sazanu pewnie, więc dwóch też, zawodników też Sazanu duet, pojawiło się. Tak, dokładnie, dwóch jest drugi, więc no to o czymś mówi, tak? To przekłada się. Przekłada się. To co widać w Rubyce strzelone tutaj. Przekłada się także... i naprawdę gratulujemy tym zawodnikom, których udało nam się wyróżnić. Gratulujemy strzelcom. Nie jest łatwo tutaj o taki wynik przy małej ilości meczów, bo jest tylko ich 11 w rundzie. Panowie, zanosi się naprawdę kosmiczny wynik na koniec rundy, tak gratulujcie ostro przez zimę. Zdecydowanie. Może ktoś jeszcze dogoni tą dwójkę, zobaczymy, nie skreślałem już nikogo. Dokładnie, różne mogą się rozgrywać. Ja tutaj stawiam na zawodników właśnie Błękitnych Ciosny albo Olimpioporów, bo nie mogą z meczu między sobą, myślę, że trochę podgonią. Mogą podgonić, umówcie się, który i będzie pusty mecz. Że podgonią tutaj ostro. No będzie na pewno... Niech się umówią tak, że będą grali na jednego. Więc teraz macie okazję, nie tylko walczycie o punkty, ale też o króla strzelców. Właśnie, właśnie. Więc zrobiliśmy to dla was i myślę, że to was będzie bardziej interesowało. Mobilizowało. Mobilizowało zwłaszcza. Oczywiście, także walczcie o te złote buty. Dokładnie. Zobaczymy, może złote piłki, tak? Może nie do końca złote, prawda? Ale jakimś kolorze złote. Nie wszystko złote coś się świeci. Ale myślę, że postaramy się jakoś was uhonorować w jakiś miły sposób, więc no i jest za co doceniamy tą ciężką doceniamy pracę. Doceniamy waszą pracę w tak ciężkiej warunkach. Naszą, my doceniamy waszą. No. Tak jest. Ej, ale tak to też, się kręci. Też może powiedzmy o największej niespodziance. No myślę, że wszyscy się tutaj o wytypowanie. Nie było strasznie ciężko. Ja miałem dwa typy, ale jeden jednak tutaj może tak, w dwóch tych typach Gieczno górowało, ale tutaj brałem pod uwagę dwie ich wygrane. Jedna z Krośniewianką 3-0, druga z Sokołem Popów 1-0. Tak. Ale jednak wygrana z Krośniewianką 3-0 w danym jeszcze momencie sezonu rundy. Tak. No to była sensacja. Tak, sensacja, największa niespodzianka, po prostu żeśmy to mówili nawet w odcinku. No, zaskoczyliście nas. Za to macie taki szacunek. Szacunek, że naprawdę potrafiliście powalczyć w tym meczu. Dokładnie tak. Nikt się tego nie spodziewał. Nikt się tego nie spodziewał. Tutaj to mamy już niespodziankę za sobą. Może jeszcze teraz odnieśmy się do miejsc zajmowanych przez drużyny. Która, Marcin, drużyna według ciebie cię najbardziej rozczarowała, a która najbardziej miło zaskoczyła? Może powiedzmy najpierw o plusach, a później o minusach, czyli drużyna, która najbardziej mnie zaskoczyła, po prostu pozytywnie zaskoczyła na plus, to jest Iskra Głowno, tak? No nie spodziewałem się, że ta drużyna osiągnie tak wiele, a znajdują się na pierwszym miejscu. I to naprawdę szacunek dla was i to jest dla mnie największa pozytywna taka pozytywna postawa drużyny, tak? Zgodzę się tutaj z tobą. Dla mnie też największe zaskoczenie na plus to jest właśnie pierwsze miejsce Iskry Głowno. To, że będą w czołówce, gdzieś tam mogłem przewidywać, aczkolwiek wyżej nad nich ceniłem sobie gdzieś tutaj drużynę Krośniewianki, Strugi i Sazanu, czyli typowałem ich do czwartego miejsca, czyli zaskoczyli mnie jednak no bardzo pozytywny. Dlatego pozytywny po prostu no u nas... jest taka przewaga, prawda, którą mają przewagę, tak. Wypracowali sobie tam przewagę, 5-punktową i szacunek. No i niepokonani w tej rundzie, tak? Nie żadnego przegranego meczu. Szacunek. Wielki. Na minus? Na minus, no... Wróćmy do ostatniej drużyny, niestety Iskra Góra Świętej Małgorzaty. Tu czyli druga Iskra. Druga Iskra. No jedna Iskra na czele, druga na dole. Prawda? Ale jak odwrócisz, prawie to samo, nie? No właśnie. Więc no Iskra Góra Świętej miała po drużynie, która gdzieś biła się w A-klasie, później awansować mogła nawet jeszcze z 2 lata temu. No właśnie, to naprawdę liczyliśmy na więcej po tej drużynie. No nie mówimy, że tu gdzieś czołówka, tak? Ale liczyliśmy, że środek tabeli to jest miejsce, które może ta drużyna zająć. Natomiast no tutaj no, takie rozczarowanie, może nie aż wielkie, ale no, jednak rozczarowanie, że ta drużyna zdobyła tylko 6 punktów. Dla mnie tak samo, tym bardziej, że jeszcze po tych pierwszych paru kolejkach myślałem, że właśnie coś tam punktują i pewnie
No może nie będą gdzieś tam, nie wiem, wysoko, ale no nie myślałem... Chociaż te 12-15 punktów mogą gdzieś tam uzbierać nawet. No nawet by zdobyli 10, ale nie spodziewałem się, że zamkną licznik już po pierwszej rundzie, w pierwszej części rundy na 6 punktach i tak zakończą. No, i że tak. Spadną na ostatnie miejsce. W ogóle to dla mnie było, to jest dla mnie duże zaskoczenie i minus. Plus to właśnie, co ty powiedziałeś, doświadczenie gdzieś tam A-klasowe u niektórych piłkarzy. No już pomijamy te kwestie tam kadrowe, jednak na pewno nie tego gdzieś tam oczekiwali przystępując do tej rundy. No zdecydowanie. No i co? I to tyle, jeżeli chodzi o nasze takie podsumowania tej rundy. Tak, trochę się nagadaliśmy, w gardłach nam zaschło, ale... Trzeba to przepić. Ale tak, ale było o czym mówić, o czym rozmawiać. No było naprawdę runda bardzo ciekawa, bo te powiedzmy pozycje, na których drużyny się znajdowały, to się zmieniały dość... Właśnie. Mówimy oprócz Iskry Głowno, która dosyć stabilnie gdzieś tam w tej czołówce, natomiast tutaj faktycznie ta jak Iskra Góra Świętego Mariusza spadła, tutaj Struga do Bieszków, gdzie zaczęła trochę słabo. Tutaj zauważyłeś pewnie, jak chodzi o przewidywania co do rundy wiosennej, jak o mnie chodzi, w tej grupie było chyba najtrudniej mi przewidywać, które miejsca zajmą te drużyny, bo w szczególności tutaj od gdzieś tak 5 miejsca w dół to było to bardzo jest, ciężko. Tak, to jest ciężko. Jeżeli mówimy o pierwszej czwórce, no tutaj to myślę, że to są drużyny, które będą się bić gdzieś o ten awans. Dalsze drużyny... Czyli no, krótko mówiąc, wiosna bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Natomiast liczymy właśnie na drużyny z dołu tabeli, że będą zaskakiwać. I będą urywać te punkty, może nawet tej czołówce właśnie, zwłaszcza no. Wieczno. Mamy tu właśnie swoje typy. Także no tak, jeszcze raz... Musimy tutaj podziękować właśnie piłkarzom za te niektóre fajne widowiska, które stworzyli. Liczymy na co najmniej to samo się na wiosnę. No i czym tutaj zakończymy, Marcinie? No co, podziękujemy podziękowaniami przede wszystkim dla was, że jesteście z nami, dlatego my też dla was staramy się zrobić jak najwięcej, że jak najwięcej was mówić. Dotrwaliście do tego momentu, dziękujemy za to. A że my też dotrwaliśmy, bo powiem szczerze, nie było łatwo tyle mówić. Kondycyjnie. Tak, mamy kondycyjnie, gardło nam zasychają, no ale myślę, że długość tego materiału was nie przeraziła. My też trochę potrenujemy przez zimę. Przez zimę, tak? Na pewno zobaczycie pewne materiały, które się... Zdecydowanie, na pewno nie będziemy, że tak powiem, nie schowamy się pod kołderkę i prześpimy tej zimy. Będziemy dla was na pewno tworzyć, robić kolejne materiały, ciekawe, na pewno informacje. Zapraszamy też was do informowania nas o jakichś turniejach halowych, tak? No właśnie, przez zimę pewnie będzie się działo, może jakiś... imprezach, może jakiś eventach. Może wasze drużyny planują rozegranie jakiegoś ciekawego sparingu z jakąś z drużyną wyżej, właśnie notowaną zdecydowanie z wyższej ligi. Tak. Chętnie wpadniemy na taki sparing. No i coś o porozmawiamy. Śnieg nam nie straszny. Tak. Opony zmienione. Możemy jeździć, prawda? Możemy jeździć. Kolega już prawie łyżwy założył. Tak, ja już niedługo ściągam gips, więc śmiało. No, śmiało za kierownicę i będziemy jeździć. No właśnie. No to tyle i co? No pozdrawiamy was wszystkich i jeszcze raz dziękujemy. Dzięki wielkie za lajki, oglądajcie reklamy. Do zobaczenia. Tak, i nasz program. Do zobaczenia. Cześć.